Niezatapialni. Witamy w 307 odcinku podcastu Niezatapialnych. Jest to podcast o popkulturze i o giereczkach i będziemy tu rozmawiać o giereczkach i o popkulturze, a w tym odcinku także o teoriach spiskowych w popkulturze, ale nie tylko, również w prawdziwym świecie. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, jestem tak zwanym niezatapialnym ryśkiem z klanu. Jest ze mną także Dominik Gąska, John McCain wśród recenzentów growych i jest ze mną również Iga Ewa Smoleńska, Maria Kiliskodowska, badań nad growymi horrorami, która reprezentuje tylko i wyłącznie własną opinię i nie reprezentuje opinii swojego pracodawcy. I tak, ja chciałem odcinek... jeszcze dodać, tak? że jakbyście się zastanawiali, jak się nazywa podcast Niezatapialnych, który zaczęliśmy, to nazywa się on Niezatapialni. A nie powiedziałem? Że nie nazywa się Niezatapialni. To jest podcast Niezatapialnych. Niezatapialnych, ale okay. ludzie mogliby się zastanawiać, okay, jak podcast tak. Niezatapialnych się nazywa. On się nazywa Niezatapialny. Trafiony Zatopiony się nazywa ten podcast. No to już mamy nazwę, no. Trafiony Zatopiony, odcinek pierwszy. Tak, jakbyście się kiedyś zastanawiali, jaka logika stoi za nazewnictwem i numeracją naszych odcinków, to właśnie byliście świadkami procesu tutaj decyzyjnego i twórczego. Tak, będziemy dzisiaj odcinek tematyczny, ponieważ w giereczkach się niewiele wydarzyło, poza tym, że CD Projekt wypłaca sobie milionów. Ale o tym rozmawialiśmy trochę, a tak poza tym to nic, więc będziemy rozmawiać... Wydarzyło się jeszcze to, że dzisiaj rano przeczytałem, że twórcy Red Strings Club wydają jakąś antologię swoich małych giereczek i wśród nich będzie nowa gra, nad którą pracują, a nowa gra, nad którą pracują, jest karcianką. To nie jest... To nie jest wydarzenie, tylko to jest skandal. No, a skandal nigdy jeszcze nie był. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo Red Strings Club też przecież powstał z... jakby antologii ich małych giereczek. Oni mieli tam 3-4 projekty i je połączyli w jedną grę i dobudowali fabułę. Więc ciekawe, czy teraz z tego zrobią jedną grę, czy wydadzą je oddzielnie jako antologię właśnie tak. I w ogóle ciekawy pomysł na budowanie projektów mają. No. Zresztą jakieś małe rzeczy z Game Jamów, nie? Tak. I robią z tego grę. No, ale zaczynamy od co jest grane. Jako, że Dominik nie ma co jest grane, ponieważ ma pracę, a ja mam Resident Evil 7, którego Dominika bardzo cieszy i to chyba możemy zacząć o tym rozmawiać, co? Bo... Możemy. Znaczy ja tylko szybko powiem, że mam jeszcze Sentinele, w które gram tak. Ale w których myślę, ja mam platynę, Dominik? To o to tak, chodzi? Ja też chcę mieć platynę, ale ja też myślę, że sobie pogadamy... wrócimy do Sentineli, jak je skończę i tak już o nich gadaliśmy, więc... Gadaliśmy jakby, też o platynach, jak są ważne. Tak, tak. Że jeżeli będzie jakiś powód, żeby wrócić do Sentineli, to może opowiem, jak skończę. Tylko powiem tylko szybką anegdotkę o Sentinelach, że mam wielką frajdę zrobienia takich no context screenshotów z tej gry. Jak na przykład jest screenshot i ktoś mówi "It is in fact you from the future." Albo "This is a talking cat who's helping me to save the world." Tak. Albo "It was nanomachines." "It was nanomachines" to jest w ogóle team przewodni tej gry ogólnie. No. Jest taki bardzo łatwo w kryzysie zrobić taki screenshot, że jest jakiś jeden tekst i on jest taki po prostu over the top. Ja uwielbiam tak. Ja uwielbiam to, że jedna z bardzo istotnych postaci w tej grze nazywa się BJ. I są takie teksty BJ stylu, consider. Takie teksty stylu tam search for BJ. Tak, ale jest to niestety, gireczka, niestety jest to tak. Gireczka. Również japońska popkultura jest podzielona za to, że jestem zepsutym człowiekiem i BJ rozumiem to. A żeby jeszcze dodać coś od siebie, zanim przejdziemy do Tomka, co jest grane, żeby nie było, że jestem taki totalnie. A myślę, że wspólne, co jest grane, bo wszyscy graliśmy w Resident Evil. Bezprzydatny, to tylko szybko powiem, że z powodu Sentineli trochę zacząłem się zastanawiać, czy ja nie chcę grać w strategię. I uruchomiłem na trochę Command & Conquer, ten remaster, którego mam. I tam przyszedłem 2-3 misje i miałem takie, ale to jest nudne. To nie jest strategia przede wszystkim w ogóle. No wiem. No ale chodzi mi o... Ja myślę, że strategii myślałem o czymś takim, żeby tam nie było tak naprawdę strategii. Żeby były ciuszki strategii. Że tam po prostu chodzi o to, że przesuwam jakieś ludziki po tym, ale jakby niestety... Pomimo tego, że 13 Sentinels to jest bardzo prosta strategia, przynajmniej przez 90% czasu, to jest w niej dużo więcej warstw strategicznych, dużo więcej istotnych decyzji i konsekwencji i systemowej gry niż Command & Conquer. Wkład kongres jedna strategia, zbuduj dużo czołgów i wjedź nimi do bazy przeciwnika. Tak, dokładnie. I zbuduj wieżyczki, zanim przeciwnik ci wjedzie tym pierwszym swoim szybkim raszem.
Tak, i to jest bardzo, bardzo źle się zderzała ta gra niestety. A grałeś w tą nową wersję, tak, jest... tego remastera? Tak, tak. Fajnie, że jest ten remaster, fajnie, że jakby jest zachowana dla potomności ta gra i że on ładnie wygląda i tak dalej, ale no gra się w to tak se. Ty, to skoro już zacząłeś od remasterów, to w takim razie nie będziemy rozmawiać o Resident Evil 7, tylko ja zacznę może o Nier Replicant. I to będzie pierwsze, co jest grane, a w drugim, co jest grane, przejdziemy do Resident Evil 7 i tam pogadamy wszyscy. Ale gram w Nier Replicant, który również jest remasterem. Tak, remasterem, czyli remake'iem. Chyba remake'iem. No właśnie, ja nigdy nie rozróżniam, co to jest czymś. Remaster to jest po prostu jak masz starą grę, która jest dokładnie w takiej formie, w jakiej była i co najwyżej tam się podciąga. No to nie, to jest remake, tak. Nie robi się nowych modeli, nie robi się nowych, jakby nic nowego, tylko po prostu się zwiększa rozdzielczość i tam jakieś tekstury ewentualnie. Jest to remake, zrobiłem w niego już 8 godzin, więc tak naprawdę, jeszcze ani razu go nie skończyłem, więc tak naprawdę nic nie wiem o tej grze jeszcze. To jest podobno gra, którą autentycznie trzeba skończyć 4 razy, że tam praktycznie są identyczne te kampanie. I jedyne, jakie jest ułatwienie, to tyle, że pierwszy moduł tej kampanii możesz pominąć, nie? I od razu w drugim grać za każdym kolejnym razem. Więc nie wiem, jak fabularnie ta gra. Ja się spodziewam po Nier Automata, że ta gra będzie dobra fabularnie, że będzie robiła fajne sztuczki takie narracyjne, ale kurde, mam bardzo dużo szacunku do tego, jak twórcy tej gry marnują czas gracza po prostu. To jest niesamowite. Przez 8 godzin tam się dzieje totalnie, kurde, zero, co nie? Biegasz po pustych lokacjach, walczysz w walce, która absolutnie żadnych emocji nie przynosi, która nie ma żadnej głębi, żadnego wyzwania. Do tego Dominik mi wcześniej uświadomił, że Nier Automata robił... kto to robił? Platinum, a to robi ktoś inny. I ja się teraz zorientowałem, dlaczego walka jest dużo gorsza, bo na przykład wrogowie bardzo słabo sygnalizują ciosy. Nie do końca wiesz, kiedy powinieneś parować, a kiedy powinieneś unikać, co zazwyczaj tak nie ma większego, jakby nie ma znaczenia, bo ta walka jest na tyle prosta, że wystarczy po prostu, że maszujesz ataki i wygrywasz. Ale jest to taka gra, której duża część polega na bieganiu po pustych lokacjach, walkach, z których nic nie wynika. Wszystkie sidequesty są fetchquestami i nawet w recenzji Easy Allies nawet usłyszałem pocieszającą taką myśl, że przynajmniej one nie mają wpływu na fabułę, że totalnie możesz je z czystym sumieniem zignorować. To jest jakby... Fetchquesty są nudne gameplayowo, ale przynajmniej są też nudne fabularnie. Tak. Ale są nudne gameplayowo, ale za to są też nudne fabularnie. To jest strasznie taka konstrukcja. Tak, ale naprawdę to są takie fetchquesty, że tam oni się w ogóle z tym nie kryją. Nie? Tam z kimkolwiek nie zagadasz, to tam przynieś mi 10 tego, 3 tamtego i 5 tego i w zamian dostaniesz golda, co nie? A jak są bardziej skomplikowane, to mówią ci najpierw idź do tego tam człowieka w drugim mieście, a ten człowiek w drugim mieście ci powie, a ty teraz powiesz, to musisz przynieść 10 tego, 5 tego i 3 tam tego, co nie? Jest bardzo dobra recenzja na Eurogamerze, która jest bardzo tak pozbawiona sentymentu, ta recenzja, i na razie totalnie się w niej odnajduje. To jest... Nier ma taki status w naszej społeczności giereszkowej, że ludzie, którzy lubią Niera, którzy są wyznawcami tej gry, i tak zagrają w Replikanta, i tego tam 1-2-2, coś tam dalej, i tak w niego zagrają, i tak będą go ubóstwiać, i tak będą jakby mówili, że to jest najlepsza gra ever, i jakby z całą krytykę, którą wypowiesz, oni być może nawet się z nią zgodzą, ale powiedzą ci, że no tak, ale to jest taka gra, a poza tym tam na końcu fabularnie, narracyjnie się dzieją takie rzeczy, że głowa ma was, nie? I to jest prawda. Ale tak poza tym, to jest tak jak napisali na Eurogamerze, to była słaba gra, która teraz jest przeciętną grą, i ja czekam na ten payoff, jakby tam, tylko że to będą się włożyć 40 godzin, żeby ten payoff jakby doczekać do niego, i wierzę, że to będzie dobry payoff, naprawdę. Nie, jakby jestem przygotowany na to, grałem w Niera Automatę, wiem jakie rzeczy narracyjnie ten człowiek potrafi robić, jestem gotowy na to, że na końcu sobie powiem wow, nie? Ale jak sobie wyobrażam, że 40 godzin jeszcze mnie czeka takiej pustki, takiej flauty gameplayowej, co nie? Takiego niczego, takiego 6/10 totalnie, co nie? To kurde, trochę jestem... O kurde, już 6/10. Trochę jestem zrezygnowany. W ogóle... Nie, no bo wiesz to co, w ogóle tak. A możesz ludziom, którzy nie grali w ogóle w Niera, tego, którego ten jest remasterem?
To, tak, no, umówiliśmy się, że to jest remaster. Remake'em, nie umówiliśmy się, że to jest remake. Przepraszam, remake'em. Czy możesz ich wprowadzić w to, co się tam mniej więcej no, dzieje? No wiesz co, jest to gra, która jest jednocześnie beat'em up'em i japońskim RPG. Czyli tak jak Automata. Tak, tak, tak jak Automata. Tylko Automata mi się wydaje, że była bardziej postawiona na... Bardziej stawiała na te elementy japońskiego RPG. Bardziej stawiała na jakieś levelowanie, tam dobieranie broni, chodzenie na do tych wszystkich sklepów, tam kupowanie rzeczy i tak dalej. Być może to się w tym Replikancie tam jeszcze mocniej jakby rozwinie. Na razie tego prawie nie ma. Co nie? Na razie to jest głównie taki... Chodzisz tam beat'em up, pójesz. W ogóle jest cudowny jest pierwszy quest, który tam główny bohater mówi, że idzie na polowanie. Co nie? To myślę, okej, dobra, idziemy na polowanie. Wiecie, na czym polega polowanie w świecie nie replikant? Ja chcę wiedzieć. Wychodzisz z wioski, tam stoi owca. To jest najbardziej niewinna w ogóle owca na świecie, bo po prostu stoi i patrzy na ciebie i się zastanawia, co zrobisz. A ty jesteś takim chłopaczkiem, który ma tam 1,60 m wzrostu i nosi taki dwumetrowy miecz na plecach. I bierzesz ten miecz i po prostu szlachtujesz tą owcę tym mieczem. I później zbierasz z niego jakąś tam, jakieś mięso czy sierść, nie jestem pewien co tam, nie pamiętam już dokładnie, czy wełnę. Zbierasz to i wracasz i byłem na polowaniu, bo co nie, tam do swojej siostry. Super, to tak nie wyglądają polowania, co nie, to jest rzeźnia. W ogóle polowanie na owce. Tak. Tak, no i jesteś sobie takim chłopaczkiem, którego siostra jest śmiertelnie chora, młodsza siostra jest śmiertelnie chora na jakąś taką czarną zarazę, która nęka ten świat. Ten świat to jest świat dalekiej przyszłości, tam ponad 1000 lat w przyszłości, jak nie więcej, który jest de facto utrzymany na takim naszym średniowiecznym poziomie, ale są jakieś takie artefakty technologiczne i bardzo dużo ruin. Tylko, że to nie wygląda dobrze, bo te mapy są strasznie puste i... No, jak graliście już w Nier Automata, to wiecie, jak wyglądają te lokacje. No, one słabo wyglądają po prostu. I na razie to tyle. No, na razie spotykasz jakąś dziewczynę, która jest... A, i są jeszcze takie cienie, to są twoi główni przeciwnicy, którzy nawiedzają ten świat i walczysz z nimi. I też spodziewam się, że będzie jakiś twist w tej sprawie, bo tak jak mówię, Automata nauczyła nas, że te gry robią twist w sprawie tego, kogo zabijasz, że być może te cienie to jest jakby... To coś jest. I na razie to jest taka gierka, biegasz sobie sam z tą dziewczyną, później jeszcze jednego członka drużyny będziesz miał. Oni biorą jakiś tam udział w walce, ale minimalny, a 99% ciężaru walki masz ty jako tam beat'em up i jeszcze masz taką latającą, gadającą książkę, która strzela z magii, co nie, ponieważ because, co nie, ten świat tak wygląda. Ta książka jest przynajmniej całkiem zabawna, jakby ma dosyć zabawne teksty. O, jeszcze mówi ta książka. Tak. Mówi ta książka, a za to ta dziewczyna, która ci pomaga Kainę, czy Kenię, nie pamiętam, jak to tam wypowiadają, ona z kolei ma najdziwniejszą bieliznę na świecie. Jakby nie dość, że jest ubrana... To jest to, co jest na grupie, tak? Tak, tak. Nie dość, że jej kostium okrywa jakieś 7% jej ciała, to nawet te 7% jej ciała, które okrywa, to nie do końca je okrywa, bo ta bielizna ma... Te gacie mają więcej dziur niż materiału, co nie? Te gacie wyglądają tak troszeczkę jak taki wiązany gorset, ale tych z takich typu erotycznych, który się właśnie nie wiąże do końca, bo to głównie... Tak, no i podobno to jest później wytłumaczone. Ja jestem prawie pewien, że znam już to wytłumaczenie, co nie? Prawie jestem pewien, że tam jakaś trauma była i ona teraz decyduje sama o sobie i tak dalej. Pewnie był androidem jakimś tam wykorzystywany do celów seksualnych i coś takiego, tak obstawiam, jeszcze nic nie wiem, więc jakby co to nie jest spoiler, od razu chciałbym uprzedzić. I więc jak tak. Trafiłeś, to jest, Tomek. Ale... To jest ciekawe w ogóle, to jest ciekawy temat, to, czy jeżeli zgadujesz jakiś twist i go zgadniesz i go powiesz, to czy to jest spoiler? No kiedyś już chyba byliśmy oskarżani o to. My zostaliśmy tak posądzeni na Observation chyba, nie? Jak zaczęliśmy tak. O tym. Ale przy okazji... Ta to się w ogóle nawet okazuje, że to nawet nie jest twist jakby. Że zgadliśmy, tego... Aha, okej. Okay. Nie, że zgadliśmy źle, tylko że no. Okej. Okay. Super w ogóle. Tak, ale no. Jakby na pewno jest dużo mniej zabawna i dużo mniej wciągająca ta gra niż Automata. Zresztą też... Jest zabawna w sensie tak, fun, przynosi, tak? Nie, tak, nie przynosi frajdy, co nie, jeżeli coś takiego, co nie. Jest to gra dla mnie głównie
o, nie wiem, o bieganiu po tej mapie, co nie? Bo ten cały czas w kółko biegasz w tej wewte, co nie? Tam każdy quest to masz po prostu na drugim końcu i musisz przebiec przez takie pustą przestrzeń, na której czasem są jacyś wrogowie, ale oni są na tyle irytujący, że teraz to głównie ich omijam i nie angażuję się w walki. I na przykład ostatnio trafiłem do jakiegoś dungeonu, gdzie jedna z zagadek polegała na tym, że masz takie ograniczenia, że nie możesz szybko biegać, żeby ją rozwiązać, tylko musisz tak normalnym chodem, co nie? Co byłoby tam, no, jakimś normalnym pomysłem na rozwiązanie zagadki, gdyby nie to, że to jest zajebiście niewygodne tak na poziomie gameplayowym, żeby chodzić tą postacią, bo musisz tak delikatnie Joya wycisnąć, wychylić, no właśnie, żeby chodzić, nie? Ale to jest tak milimetr za mocno i on już zaczyna biegać i wtedy cała zagadka się respawnuje, co nie? Jakby od początku się zaczyna. I tak ja już totalnie wiedziałem, jak to zrobić, już tak za drugim razem, to nawet nie jest trudna zagadka, co nie? Tylko cały poziom trudności tej zagadki leży w stopniu irytacji, jak jej realizacja budzi, co nie, w graczu, co nie. I też jakby po automacie jestem w stanie przyjąć, że to było zrobione świadomie, że być może ta gra się jakoś bawi formą gry i emocjami gracza, jakby te wszystkie zabiegi były wykorzystywane w automacie, ale nie wiem, czy nazwałbym to dobrą zabawą, co nie. Jest takie, ja pamiętam z dawnych czasów takich nie dziecięcych, ale powiedzmy no wczesno-studyjnych, czy tak jak w przełomie liceum studiów. Okej, nie pamiętam dokładnie, który to był. Jak wchodził pierwszy Splinter Cell i on, ja oczywiście nie miałem wtedy konsole było czymś takim, co tam się wiedziało, że one istnieją, ale raczej anegdotycznie. I właśnie wychodził pierwszy Splinter Cell, to pamiętam, że czytałem o nim. 2002 rok. Okej, no to tak jakoś trafiłem. Liceum. Że to jest takie super w nim właśnie, że jak grasz na konsoli, to masz tak, że właśnie musisz lekko tego Joya wychylać, żeby chodzić, żeby się skradać i żeby chodzić powoli. A teraz to się wydaje za karkołomny pomysł. No. Tak. Że raczej dużo lepiej, jak to jest na przycisku. Tak. No właśnie, dokładnie. Są gry, które jakby ogarniają to, że czasem lepiej się czujesz chodząc postacią, a nie biegając, nie? A są gry, które tak po prostu to casualowo traktują. A tutaj oni to traktują casualowo, ale z drugiej strony chcieliby, żebyś zwrócił na to uwagę, co nie? A, i to jest tak jak, oczywiście, tak jak też automata, to Nier się bardzo bawi konwencją. Ten replikant się bardzo bawi swoją konwencją. Głównie robi to poprzez zabawy z ustawieniem kamery, że to jest czasem gra taka z widokiem perspektywy trzeciej osoby, czasem 2,5D platformówka, czasem jest to w ogóle taki hack and slash izometryczny w stylu Diablo. I to jest ciekawe, tylko na przykład w momencie, kiedy to jest platformówka, to ta gra w ogóle nie jest przystosowana do bycia platformówką, jakby tam się fatalnie skacze, w ogóle jest zupełnie nieprecyzyjne sterowanie i naprawdę jakby to są proste rzeczy, które ci nie wychodzą i nie budzi to w tobie żadnego takiego zacięcia, jak dobra platformówka robi, tylko budzi to w tobie czystą frustrację, że kurde, ta gra nie powinna ode mnie tego wymagać po prostu, bo nie ma dopracowanej tej mechaniki. To co mówisz, to wszystko brzmi tak, jakby właśnie Platinum, które robiło Nier Automata, spojrzało na Niera i stwierdziło, dobrze, to zróbmy to samo, tylko dobrze. Tak, tak, dokładnie. Tak, jakby po tych 8 godzinach Replikanta, jeżeli dla ludzi, tak jak Iga mówi, dla ludzi, którzy nie wiedzą nic o niej, że co nie, weźcie, zagrajcie w Automaty, to jest dużo, dużo lepsza gra, dużo, dużo lepszy Nier. I tak jak mówię, Replikant najprawdopodobniej dla mnie będzie grą bronioną i pamiętaną i taką hołubioną przez fanów. I ja rozumiem, skąd to się bierze, co nie? Naprawdę rozumiem, skąd są te emocje i tak dalej. Ale jak się przymknie oczy na tą taką magię otaczającą ten tytuł, na tą całą legendę i tak dalej, to nie jest po prostu wybitnie dobra gra. Bo tak na najbardziej podstawowym poziomie to jest przeciętniak. No, to tyle, tak? No. Słyszeliście, jak Cult Following Niera właśnie zapłakał razem? Znaczy, bo tak jak mówię, bardzo mi się podoba ta recenzja na Eurogamerze, bo ja zazwyczaj lubię takie recenzje, które są tak pisane od serca, takie są, wiesz, potoczyste i widać, że tam ktoś się wciągnął i tak dalej. A to jest jakby przeciwieństwo tej recenzji. To jest taka na zimno, bardzo profesjonalnie napisana recenzja, bardzo kompetentny tekst, taki w stylu, co działa, co nie działa w tej grze, mało tam jest emocji, uczuć. Widać, że jakby autorka tej recenzji się nie zakochała w tej grze, nie? Ale to bardzo pozwala jakby jej naświetlić to, jaka ta gra jest w rzeczywistości. I ona tam pisze na końcu, że jeżeli kochasz Niry, to najprawdopodobniej już i tak kupiłeś tą grę i ta recenzja cię w ogóle nie jakby nie przekona, w ogóle nie szukasz tutaj jakby opinii, czy ją kupić, czy nie. Więc tak, baw się dobrze, jakby super, jakby nie mam nic przeciwko temu, co nie? No.
Dobra, nagadałem się, więc teraz rzucę wam pytanie i wy będziecie odpowiadać, ponieważ rozmawiamy o teoriach spiskowych, więc jakie są wasze ulubione teorie spiskowe? Jedna ulubiona, taka z prawdziwego życia, jedna ulubiona, bo naprawdę działa na waszą wyobraźnię i tak naprawdę lubicie historię o tym, a druga ulubiona, bo jest tak głupia, że zabawna i budzi w was śmiech i radość. Iga, najpierw, bo Dominik trochę mówił o niż, a ty nic nie mówiłaś, go. Bo ja ładnie słuchałam. Czasami jest taka bardzo mądra chińska przypowieść o tym, że był pan, który grał pięknie na lirze i był taki pan, który go zawsze pięknie słuchał. I kiedy ten tak pięknie grał na lirze, to tamten jak go słuchał, to mówił, o teraz widzę, kiedy słońce zachodzi nad polami ryżu i widzę, jak woda przelewa się po wodospadzie w rzece i opowiadał o tym. I w pewnym momencie ten pan, który pięknie słuchał, umarł. Więc ten pan, który grał pięknie na instrumencie, postanowił wyrwać z niego struny, w sensie ściągnąć i je zakopać, bo powiedział, że nie ma już dla kogo grać. Jest to trochę głupie, aczkolwiek wiem, że jestem potrzebna czasami, żeby słuchać i być. Dobrze, Tomaszu. A wiemy, że jesteś świetna w byciu. Tak, ogólnie to jest... Wy się śmiejcie, ale kiedyś to będzie bardzo potrzebne. Dobrze, słuchajcie, bo jest tak, Tomek to jest bardzo fajny temat, ten temat wymyślił Tomek, to jest w ogóle temat, który po prostu sprawił, że mój dzień był super, bo tylko momentu, kiedy otworzyłem dzisiaj oczy, to rozmawiam, czytam i chłonę teorie konspiracyjne. O, ja jeszcze ci przerwę w ogóle na początku, bo ja wybrałem ten temat po to, żeby w ogóle zacząć od tego, żeby powiedzieć ludziom, że szczepienia są już w miarę dostępne w Polsce, idźcie się zaszczepcie i nie słuchajcie żadnych teorii spiskowych. I tak, tyle. Jesteśmy, jeżeli jesteście fanem filmu science fiction, a chyba wszyscy w miarę jakby z naszych słuchaczy i z jakby naszego kręgu tematycznego są w jakiejś mierze fanami twórczości science fiction, to my jesteśmy w filmie katastroficznym, jesteśmy w tym momencie, kiedy asteroida zmierza do Ziemi, ale naukowcy właśnie powiedzieli, mamy rozwiązanie, wiemy gdzie wysłać tą nuklearkę, żeby rozwalić tę asteroidę i teraz waszym zadaniem jest uwierzyć tym naukowcom i wysłać tą nuklearkę. No, dobra. Ja również trochę nie jestem trochę, teraz ja się wetnę i idę jeszcze, żeby dopowiedzieć do tematu Tomka. Są różne szczepionki, które można się szczepić, są o nich, różne rzeczy się o nich pisze, natomiast strasznie mi się nie podoba też taka tendencja, którą zaczynam zauważać, że istnieje jakieś przekonanie, że jakaś szczepionka jest tą dobrą szczepionką, a jakaś inna szczepionka jest tą złą szczepionką. Ostatecznie jaką szczepionką się zaszczepicie, będziecie dużo, dużo bezpieczniejsi niż jesteście teraz. Tak. I po prostu szczepcie się i bez robienia na histerii o tą czy inną korpo medyczną. Która dobra, to ja też sobie teraz sama przerwę i powiem, że nawet jeżeli się zaszczepicie, kochani nasi słuchacze, oraz miejmy nadzieję, że przekonacie do tego waszych bliskich, to też nie jest tak, że zaraz możecie ściągać maseczkę, wyjść na miasto i dobrze się bawić. Że zaraz możecie ściągać gacie i kosić trawnik. A dzisiaj jest, tak, dzisiaj jak nagrywamy, jest dzień ogrodnictwa nago. Tak swoją drogą, to jest ważny dzień. W każdym razie, no i tam jakiś dzień robotnika, coś tam. Święto pracy, nie dzień robotnika. Dzień robotnika. Międzynarodowy Dzień Robotnika. W każdym razie to chciałam powiedzieć, że to nie oznacza właśnie, że możecie wyrzucić maski i jesteście bezpieczni. Po pierwsze, to bardzo długo będziecie jeszcze budować odporność i musicie jeszcze raz się zaszczepić, więc jesteście w domu. A po drugie, weźcie też pod uwagę, że ta odporność długoterminowo jest wciąż badana. Okazuje się, że ona trochę spada, bez względu też na to, jaką szczepionką będziecie szczepieni, to po jakimś czasie będziecie mieć dużo niższą tą odporność, jak się okazuje. Natomiast wciąż będzie wyższa. Wciąż siedźcie w domu i czekajcie. Okej? Okej. Dobrze, jesteśmy. Okay. Dobra. Go teraz. Skoro już wszyscy mi przerwali, to teraz ja będę kontynuować. I teraz Iga. Moją ulubioną teorię spiskową jest to o szczepionkach. Jeszcze szczepionki nie działają. Tak, no właśnie. Assholes. No dajesz. Więc ogólnie taką, bo to ja mam, może tak, ja mam dosyć długą historię związaną z conspiracy theories, z teoriami spiskowymi, które wynika z faktu tego, że jak jeszcze mieszkałam w Trójmieście, to bardzo, bardzo dużo moich znajomych bardzo mocno uznawało to za zabawne. Znikało więc na przykład, w tajemniczych okolicznościach. Tak, znikało, no. To mieliśmy na przykład takiego, znaczy ciągle mamy takiego znajomego, co jak się do niego przychodziło, to u niego zawsze... On miał taki telewizor i tam zawsze
leciały zapętlone YouTubki z ludźmi, w sensie tymi płaskoziemcami, którzy tłumaczyli, czemu Ziemia jest płaska, i tam po prostu to leciało i to YouTube już wpadał w taką coraz głębszą dziurę tego i po prostu wyszukiwał następne filmy i leciało dalej. Więc jakby ja już nie mam czegoś takiego, że ja uznaję za super zabawne, bo to się troszeczkę skończyło. Natomiast może zacznę od tego, że taka, która działa najbardziej na moją wyobraźnię, to jest jakby najbliżej, jeżeli bym miała to sklasyfikować, to są tak zwani Illuminati. A chodzi mi głównie, chodzi mi głównie o to, że ludzie wierzą w fakt, że są jacyś ludzie, bo to jest najlepsze po prostu dla ludzi, reptilianie, whatever, że jest jakaś grupa, która totalnie rozumie wszystko, co się dzieje na świecie i pociąga za sznurki. Czyli ogólnie nawet nie Illuminati, tylko ci chodzi właśnie taki jakby rząd światowy, tak? New World Order, tak, coś takiego. Tak, że w ogóle, że ludzie myślą, bo tak naprawdę to też jest przez to, że nam się wydaje, że każdy musi na czymś zyskiwać, żeby jakaś teoria miała jakoś w ogóle podłoże, taką jakby grunt. To musi być ktoś, kto na tym zyskuje. A żeby ktoś nad tym zyskiwał, to musi być jakaś taka ogólna, szara masa, która totalnie kuma wszystko, co się dzieje na świecie i jest w stanie tym zarządzać. Że to nie jest chaos. Tutaj nie ma żadnego w ogóle pierwiastka chaosu. Szara masa to jest totalnie przeciwieństwo tego, co powiedziałaś. No tak, no. Ja nie umiem słów mówić. Po co używać wiele słów, jak można mało słów, i to robi robotę Dominik. W każdym razie to jest moja w ogóle ulubiona, bo fakt tego, że jesteśmy w stanie w to wierzyć, to jest po prostu super. A mówiąc tutaj o Illuminati, ja bym chciała w ogóle powiedzieć, że ci pierwotni Illuminati, to jest trochę, też dzisiaj czytając w ogóle dotarłam do tego, oni w ogóle mieli w swoich założeniach, bo to było stowarzyszenie założone w Bawarii, oni chcieli, żeby ludzie przestali wierzyć w bzdury. To było jedno z założeń w ogóle Illuminati i więc tam po prostu tak, mega, to jest mega ogóle, dobrze im poszło. To jest w ogóle charakterystyczne chyba dla bardzo wielu takich teorii spiskowych, że właśnie one mówią ci, że to jest prawda, że nie wiesz w kłamstwa, to jest prawda i tam tak, później tak, idzie tak, jakieś tak, totalne tak, szaleństwo tak, tak. dalej. Tak, tylko że w ogóle fakt tego, że my Illuminati uważamy jako takie właśnie trochę takie pojęcie jakby obrazujące bardzo wiele różnych jakby grup, które mogą być inaczej jakby tam uznawane, ale ogólnie za jakąś taką grupę trzymającą władzę nad wszystkim, nad światem i nad przyszłością i w ogóle wiedzącą wszystko, co się dzieje. Bardzo to działa na moje wyobraźnię, bo jakby w ogóle fakt tego, że jesteśmy w stanie w to uwierzyć i temu ufać, już czyni z nas takich ludzi, którymi da się w jakiś sposób zarządzać. Ja w ogóle uwielbiam właśnie takie wszystkie teorie o New World Order i tak dalej, bo to by musiała być bardzo liczna grupa ludzi o bardzo skomplikowanej strukturze i jednocześnie super zajebiście zdyscyplinowana jakby, co nie? Bo jakby tak, historia, no, ale tak w założeniu tak jest, tak, nie? Historia udowadnia nam, że bardzo dużo bardzo skomplikowanych spisków się nie powiodło ze względu na właśnie na brak takiego zdyscyplinowanego, jakąś zupełną pierdołę i tak dalej, co nie? Jakby no, nie byłoby Watergate, gdyby ludzie, którzy się tam wkradli do tej siedziby demokratów, nie używali ratarek, co nie? Po prostu nie zostali zauważeni z drugiej strony tego placu, czy jak tam, co nie? Nie było, Richard Nixon literalnie miał czarną listę, taką, jego czarna lista to była literalnie kartka papieru, na której były nazwiska wypisane ludzi, których on nienawidzi i tępi, co nie? Więc nie było, jakby nie ma takiej rozwagi wśród spiskowców zazwyczaj, co nie? A tutaj by się, tutaj zakładamy, że jest... Tak, ale to nie dość właśnie, że oni jeszcze musieliby być super zdyscyplinowani, to w ogóle nie dość, że oni muszą przewidzieć każdy przypadek, tak, który się stanie, mieć na to wszystko plan, bo to też jest ważne, bo tam właśnie mówię, to jakby zakrawa o niewierzenie w chaos. Na zasadzie, że nie będzie żadnego przypadku, w którym coś się nie powiedzie. Także to oni są po prostu grupą idealną, która ogóle, ma wszystko przewidziane, nie? Przecież w ogóle jakby to jest taka chyba najbardziej ogólnie przyjmowane uzasadnienie, skąd się biorą teorie spiskowe, to jest właśnie taka potrzeba uporządkowania chaosu. Tak, najbardziej. Dlatego też mają ten wzrost właśnie w takich czasach, kiedy, no, chyba będziemy też potem o tym mówić, tak? Kiedy ludzie nie mają kontroli nad własnym życiem, więc potrzebują szukać kontroli gdzieś indziej, tak? W strefie magicznej.
Natomiast taka, która mi przynosi i przynosiła, o może w taki sposób, najwięcej radości, to są płaskoziemcy. Przede wszystkim dlatego, że im dalej w to brniesz, po prostu im dalej i im ci ludzie dysponują mniejszą liczbą dowodów na to, co chcą powiedzieć, to się robi po prostu coraz lepsze. I te takie trójwymiarowe modele, które oni robią w jakichś tam blenderach or whatnot, żeby coś pokazać, to oczywiście im więcej pracy oni do tego przyłożą, a nie mają też umiejętności artystycznych, to się ogląda po prostu coraz lepiej. I siedzisz i tego słuchasz i ci ludzie, którzy tam się wkradają z poziomicą do samolotów i tam nie wiadomo co robią, no po prostu to jest taki gift that keeps on giving po prostu. No, siedzisz i im jesteś głębiej w tym, tym to jest po prostu lepsze. Ja mam szczerą nadzieję, że ludzie w końcu uwierzą, że ta Ziemia jest płaska, bo ci ludzie starają się to udowodnić od jakiegoś XVII wieku. Ci ludzie mieli oficjalne gazety. Ci ludzie centralnie, kurde, w kolportażu mogłeś kupować ich rzeczy. Ci ludzie mieli debaty, w których było jury złożone z normalnych ludzi, którzy często w ogóle i bardzo, bardzo często byli like, dobra, przekonajcie nas, Ziemia jest płaska i to było jakby oficjalnie postanowione, że teraz Ziemia jest płaska. To jest po prostu, to jest coraz lepsze, nie? Naprawdę, im głębiej się w to wchodzi i historycznie, i na YouTubkach, i w ogóle patrząc na te ich argumenty i sobie otwierając, nie wiem, książki fizyczne i astronomiczne, po prostu wszystko jest, kurde, coraz, jest im głębiej, coraz lepiej jest, no. Więc to są takie moje, co bym powiedziała. Ja w ogóle jeszcze chciałbym też wyróżnić tutaj trochę przy okazji teorii o płaskiej Ziemi. Teorię, którą ja odkryłem w ogóle osobiście dzięki filmowi King Kong, ale teorię o pustej Ziemi. W ogóle jakby tak, jest to dla mnie niesamowite w ogóle, bo jeszcze rozumiem, skąd na przykład się bierze teoria płaskiej Ziemi, bo ona historycznie jakby tam, co nie, ludzie kiedyś wierzyli w to, że Ziemia jest płaska, co nie, jakby bo nie mieli po prostu narzędzi, żeby to sprawdzić. Ale teoria o pustej Ziemi, nie mam pojęcia w ogóle, skąd się wzięła. A czy myślisz, że jest jakaś osoba, która wbrew wszystkiemu jest zarówno wyznawcą płaskiej, jak i pustej ziemi, Tomek? Nie wiem, być może. Co, Dominik, ty masz jakieś info, skąd się wzięła teoria pustej ziemi? Nie mam pojęcia, skąd się wzięła teoria pustej ziemi, a jeżeli chodzi o to, kiedy ludzie... Mi się wydaje, że jakby podstawowym uzasadnieniem teorii płaskiej ziemi nawet nie jest to, że ludzie w to kiedyś wierzyli, tylko po prostu, że to jest coś, co widzą ludzie. Tak, tak. Jakby to jest coś, co twój instrument, który jest najgorszym możliwym instrumentem, to często ten mówi. No, ten taki naukowiec, co zawsze wszystko mówi. Tyson. Nie Tyson, tak. Teoria pustej ziemi wzięła się z XVII wieku. Neil deGrasse Tyson, dokładnie tak. Że instrumenty, które my jako człowiek posiada obserwacyjne, to są jedne z najgorszych instrumentów, jakich można używać do badania rzeczywistości. A jakby część ludzi tak na tym zdecydowała się oprzeć swoją teorię naukową. Dobra, Dominik, to teraz, skoro już masz głos, to twoja. Ja mam trochę z innej strony podszedłem zupełnie do tego tematu, bo przeglądałem, oczywiście znam i różne teorie spiskowe, i tak jak Iga, spędziłem wczoraj wieczorem dużo czasu na scrollowaniu Wikipedii i tam czytałem różnych rzeczy, o jak których super wiedziałem, to był czas, Dominik. O których Tomek wiedziałem, jest, o których Tomek nie wiedziałem. Zrobiłeś nam dzień, nie? Przypomniałem sobie wspaniałej teorii, tylko to wiem, że to jest jedna z ulubionych teorii spiskowych Owsianego, naszego przyjaciela, który jest wielkim fanem teorii spiskowych, z tego co pamiętam, przynajmniej był kiedyś. I jedna z jego ulubionych teorii była teoria o tym, że Paul McCartney nie żyje. Która uważam, że jest very, very spoko, bo jakby ona później była powtórzona z innymi artystami, to już nie było takim słowem. Z Avril Lavigne była powtórzona, Tak, ale z Paulem McCartney było... W ogóle cechą każdej teorii spiskowej jest to, że ona się zawsze uaktualnia, co nie? Jakby, że każda wątpliwość znajduje się i w tej przypadku tego Paula McCartney są zajebiste w ogóle takie uaktualnienia. Że... Super jest to, że jakby ta teoria ma dwa poziomy. Pierwszy poziom jest taki, że Beatlesi jakby chcieli ukryć śmierć Paula McCartneya, żeby tam móc dalej robić karierę, żeby nie smucić fanów i tak dalej, więc tam znaleźli dublera, ale jednocześnie zaszyli bardzo subtelne wskazówki takie, żeby fani to mogli odkryć, żeby ci prawdziwi fani mogli się o tym dowiedzieć. Więc to uważam za taką naprawdę, jeszcze przy okazji, jak to się, jakby, że dużo jest takich teorii, czy tam jakiś artysta, czy ktoś, kto umarł, jednak żyje, a jakby to odwrócenie tego i powiedzenie, że ktoś, kto żyje, jednak umarł, wydaje mi się naprawdę, naprawdę fajne, ale to tak bardziej na marginesie, że jakby nie chcę podkładać Owsianemu jego ulubionej teorii, więc ja potrzebuję tego inaczej i ja chciałem wspomnieć o egzegezie Filipa K. Dicka, o której mówiliśmy jakiś czas temu, znaczy jakby nawiązywaliśmy do niej, mówiąc, że Imperium nigdy się nie rozpadło w naszym odcinku rzymskim, który prowadziliśmy. I Philip K. Dick pod koniec swojego życia miał takie przeżycie mistyczne,
które polegało na tym, że jakieś różowe światło go oślepiło i jednym z elementów tego przeżycia było to, że on we śnie usłyszał o jakiejś chorobie swojego syna, niezdiagnozowanej. I po czym udało się do lekarza i tam lekarze go badali kilka razy, nic nie znaleźli i w końcu dzięki temu jego objawieniu znaleźli tą chorobę i go uleczyli. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo próbowałem szukać źródła tej informacji i wydaje mi się, że jedynym źródłem tej informacji jest Philip K. Dick, sam osobiście. Ale no w związku z tym przeżyciem, to przeżycie go męczyło do końca życia i on zapisał 9000 stron czegoś, co nazwał właśnie egzegezą, w której próbował uzasadnić i tam, co się dzieje w tym, jakby, on to jeszcze później w książkach do tego nawiązywał, Valis jest najsłynniejszą książką, ale tam cała trylogia była, z którą się próbuje uporać z tym swoim przeżyciem i w którym próbuje je uzasadnić. I właśnie jednym z elementów tej jego teorii, którą no, poniekąd można nazwać spiskową, bo tam oczywiście pojawia się obca cywilizacja, pojawia się jakaś satelita z Alfa Centauri, ten satelita z Alfa Centauri właśnie tym promieniem różowym strzela w ludzi, ten satelita z Alfa Centauri. Tam jest jeszcze taki element, że my wszyscy jako ludzkość, taki trochę matrixowy, znaczy bardziej Matrix może z tego zaciągnął, że cała ludzkość jest jakby częścią komputera, że my jesteśmy, że to jest jakiś proces, że wszyscy jesteśmy częścią jakiejś maszyny, że za pomocą naszego DNA są jakieś obliczenia czy jakieś procesy. Czy my jesteśmy koparkami bitcoinów, Dominik? Prowadzone? To pytanie teraz. Ale jak to zwykle u Dicka, jakby jest twist, że ta maszyna się popsuła. Że my jesteśmy częścią maszyny, która jest popsuta. I że jakby nastąpi jakiś problem ze zczytywaniem pamięci z tej maszyny. I w związku z tym tam coś się dzieje w świecie. I też jednym z elementów tej teorii jest to, że właśnie, że imperium nigdy się nie rozpadło, bo Philip K. Dick w jednej ze swojej wizji zobaczył starożytny Rzym nałożony na współczesną Kalifornię i że tak naprawdę żyjemy tam w czasach kilkadziesiąt lat po Chrystusie, że cały upływ czasu jest tylko iluzją i że istnieje jakaś grupa ludzi, właśnie takich starożytnych chrześcijan, którzy wiedzą o tym i którzy porozumiewają się za pomocą znaku ryby i właśnie i miał to objawienie również, jak zobaczył dziewczynę, chyba która mu gazetę przynosiła, czy coś takiego, która miała naszyjnik z rybą i właśnie uznał, że ona jest jednym z konspiratorów tych starożytnych chrześcijan. I Philip K. Dick zapisał na ten temat, mówię, 9000 stron, 1000 stron z tego zostało wydane. Jest taka wielka księga, którą można sobie poczytać. Jest jeszcze jeden fajny element tej teorii, ponieważ Philip K. Dick był również znany z dużego poczucia humoru i z dużego dystansu do siebie. I on przez całe życie kwestionował, znaczy powiedzmy przez te tam 10 lat, które żył po tym objawieniu, kwestionował to i jakby to nie jest tak, że mu odbiło i on naprawdę w to... On po prostu próbował to uzasadnić na różne sposoby i też cały czas się kwestionował. I czytałem, jak o tym czytałem, to pojawiała się taka sugestia, że on próbował, że być może on próbował zrobić w stylu Rona, jak się nazywał ten... L. Ron Hubbard, inny pisarz science fiction, który założył kult, że być może Dick po prostu próbował założyć własny kult religijny w podobnym stylu jak Scientolodzy. Także no jest to coś, co jakby daje mi dużo radości tego jak sobie myślę o całej tym, jakby całej złożoności tego konceptu. Jak powiedziałeś o tym, Dominik, to mam honorable mention jeszcze teorii spiskowych, o której dowiedziałam. Ja w ogóle o tym nie wiedziałam. Tomek mi dzisiaj o tym powiedział, Tomek 2 w sensie, że jest cała grupa ludzi, która wierzy w fakt tak zwanych tam jakichś fantomowych wieków i że średniowiecze, przynajmniej jego tak, część, prawda, nie istniała, tylko po prostu dopisaliśmy to, żeby było tam starożytność i to właśnie rozwinięcie Imperium Rzymskiego był renesans, ale pomiędzy tym musieliśmy wsadzić wieki średnie i po prostu fakt, że wymyśliliśmy wieki średnie. A z kolei moja teoria, która działa mi na wyobraźnię, w którą wierzę, to jest teoria, która działa mi na wyobraźnię, w którą wierzę, ponieważ jest prawdziwa. Jakiś czas temu polecano nam na grupie taki kanał popularno-naukowy Veritasium, który również jeszcze raz chciałem wszystkim polecić, bo jest fenomenalny faktycznie, tam świetną robotę robi pan. I on miał jakiś czas temu materiał niedawno, który oglądałem, o czymś takim, co się nazywało Phoebus Cartel. W ogóle ma super nazwę, od razu w ogóle nie złowrogą. I to jest taka organizacja założona w 25 roku w Genewie przez największych producentów żarówek. W 0025? Tak. Nie, tak, 0025. Tak. 1925. Ostram, Philips, Tungsram, General Electric. Iga, dobrze, że jesteś. I z tego, co on... I tak jak on przedstawiał, ten autor tego kanału, tą całą sprawę, to on to przedstawiał, że to był generalnie, jak żarówki powstały,
to żarówki działały dużo, dużo dłużej, pierwsze żarówki, niż teraz. Tam nawet, on mówi, że nawet do 10 tysięcy godzin potrafiła, że tam w tym swoim materiale na przykład pokazuje żarówkę z 20 roku, która faktycznie świeci bardzo słabo, więc to też jest jeden z powodów, ale z 20 roku, która ciągle świeci. Jest w jakiejś remizie w Stanach, tam jako taki eksponat postawiona i ona od 80 lat... Że ona tam po prostu świeci lat. I wszyscy wpadają tam w tę taką rurę strażacką. Natomiast producenci żarówek szybko przekonali się, że to nie jest dobry biznes, produkowanie żarówek, które tak długo świecą, więc ten kartel został złożony po to, żeby doprowadzić do zmowy de facto producentów żarówek, takiej, która miała spowodować, że żarówki będą świecić krócej i że naukowcy, i że autentycznie naukowcy, którzy wynaleźli żarówki, którzy wypracowali nad wynalezieniem żarówki, później otrzymali zadanie, żeby zmodyfikować te żarówki tak, żeby świeciły krócej, ponieważ nie opłaca się sprzedawać żarówek, bo jak ludzie kupią żarówki i będą mieli te żarówki i już nie będą kupować następnych, to nie ma w tym biznesu. I jak próbowałem się to wczytywać bardziej, bo i po obejrzeniu tego materiału, i właśnie wczoraj, jak się przygotowywałem, to nie jest tak do końca oczywiste. Znaczy, on tam mówi w tym materiale, że w ogóle są nawet potwierdzenia o tych kar, bo ten kartel nakładał kary, jeżeli ktoś się wyłamał i robił dłużej działające żarówki, że to jest takie wszystko potwierdzone, że dokładnie tak było. Że ten. I w 50 roku brytyjska jakaś komisja uczciwego, komisja do spraw tam antymonopolowa i do spraw uczciwej konkurencji nie znalazła dowodów na to, że takie nielegalne działania były prowadzone, więc stąd moje uznanie, że jednak jest w tym jakby element teorii spiskowej, chociaż raczej przyznaje się, jak tak nawet na logikę, jak się spojrzy na to, jak działają wielkie i dlatego jakby przemawia do mnie ta teoria, to niezależnie od tego, czy ją udowodniono, czy nie. Jak się spojrzy na to, jak działają wielkie biznesy, jak się spojrzy na to, jak działają obecnie firmy z czymś, co się nazywa plant obsolescence, czyli mówiąc po polsku planowana bezużyteczność, może jakoś tak, że jakby, że wszystkie sprzęty, których używamy elektroniczne są robione tak, że mamy bardzo silne przekonanie, że one zaczynają gorzej działać dużo szybciej niż by wcześniej, że mogłyby działać dużo dłużej niż działają tak naprawdę, dobrze? I że to, co Apple robiło, co Apple zresztą udowodniono, Apple zapłacił karę za to i że spowalniał telefony, które tak, żeby wymuszać na ludziach szybszą zmianę telefonów. Więc z tego powodu jakby to jest coś, co wierzę, bo tutaj autentycznie jakby wierzę w to, że wielki biznes się broni przed właśnie regulacjami antymonopolowymi i że tego typu układy są na porządku dziennym, tak samo jak wierzę w to, że markety się umawiają między sobą co do cen, co do jakichś tam specjalnych promocji, żeby sobie wzajemnie nie szkodzić. Jest taki odprysk, tak mi się wydaje, podobny tej teorii spiskowej, która, znaczy teorii spiskowej tego spisku, de facto, nie teorii spiskowej. Tak. Bardzo długo była, no właśnie w kategoriach teorii spiskowej było takie przekonanie w Polsce wśród naszych mam i babć i cioć, tak przede wszystkim, że chemia z Niemiec jest lepsza niż ta chemia, która jest sprzedawana w polskich marketach. I ludzie tacy jak ja, czyli dokładnie ja, jakby wyśmiewali tą teorię, no że to jest absurdalne. Po czym w pewnym momencie Komisja Europejska zbadała skład centralnie produktów sprzedawanych na zachodzie i sprzedawanych na wschodzie Unii Europejskiej i centralnie okazało się, że te zachodnie, po prostu firmy, które te same firmy sprzedające te same produkty do bardziej wymagającego zachodniego klienta sprzedawały lepszy produkt niż do mniej wymagającego klienta na wschodzie. I tak, i okazuje się, że te proszki z Niemiec realnie były lepsze po prostu, co nie? Tego nie wiedziałam, ale też są ludzie, którzy kupują Calgon i zapytajcie się swojego friendly neighborhood chemika, Calgon nic nie robi, centralnie wydajecie bardzo dużo pieniędzy na nic, so good for you. Iga, powiedz nam jeszcze o swojej teorii spiskowej na temat niezatopialnych, ponieważ w przerwie nam powiedziałaś, jest to rewelacyjna. Znaczy to nie jest spiskowa teoria, to jest centralnie spisek, co nie? No jakby, bo ja nie wiem, czy wiecie, bo czasami do mnie piszą ludzie maile, albo się tam do nas na grupie odzywają. Albo pojawiają się głosy, o tak. Realnie niektórzy myślą, że z trzech prowadzących niezatopialnych w jakiś sposób jakby, come on, like, Tomek, Domek, w jaki sposób w ogóle ktokolwiek jest w stanie w to uwierzyć, to ja nie wiem. Ta satyra poszła za daleko. Powinniśmy zrobić jakieś oficjalne obwieszczenie. Zostało jeszcze moje... Wake up, sheeple! Zostały jeszcze moje teorie. Ja tu już krótko powiem, bo w sumie jakby
Jedną mam taką, którą Iga trochę już wyjaśniła, dlaczego jest głupia, tylko inną ja, bo ja mam tą taką właśnie tak, tą, która mnie śmieszy i ze względu na stopień swojego skomplikowania i stopień skoordynacji, którego wymaga, to jest teoria o marksizmie kulturowym. I jest jakby bardzo konkretna podteoria w tej teorii, to jest długi marsz przez instytucje tak zwany. Czyli, że w latach 60. chyba nawet powstała taka praca, taki artykuł o tym, że to, co musi zrobić lewica, żeby wygrać jakby wojnę kulturową, to jest właśnie długi marsz przez instytucje, czyli, że zacząć wysyłać swoich ludzi do instytucji państwowych, naukowych i tak dalej, żeby oni tam po prostu od podstaw robili kariery i marksizm. I tak, robili marksizm dokładnie i przechylali świat w kierunku lewicy i tak dalej, i tak dalej. I jakby wiara w to, że lewaki to jest jakaś zorganizowana grupa ludzi, która karnie i z dyscypliną pewnego dnia dostała rozgaz od góry, od partii, idziecie teraz do kiepsko opłacanych prac na uniwersytetach, w urzędach i tam będziecie robili krecią robotę i będziecie tam się będzie teraz właśnie dział marksizm, nie? Wy tam będziecie robić tak krok po kroczku, będziecie robić lewicowość, co nie? Jest dla mnie urocza. Jakby... Tomek, dobra robota, dostaniesz pochwałę w nowym newsletterze. Tak, można... Widzę to, jak dostajesz normę. Tak, dokładnie. Ja to mówię, bo dostałem taki przykaz z partii, żeby tutaj wyśmiać publicznie tą teorię, co nie? Jakby bardzo łatwo, jeżeli nawet jest taki przechył lewicowy albo marksistowski, nie, znaczy marksistowski to bym go na pewno w ogóle nie nazwał, bo ludzie, którzy używają przymiotnika marksistowski, zazwyczaj nie mają pojęcia, o czym Marks pisał. I zapominają również o tym, że Marks pisał o tym wiele dekad zanim powstał komunizm, jakby pisał o komunizmie, co nie? Ale jakby... Tak, no. Nie, no bo chciałam powiedzieć, że bardzo wielu ludzi, którzy wypowiadają się na temat Marksa, co byłam świadkiem tego na studiach, mieliśmy kiedyś taki egzamin, na którym jedno z pytań to było po prostu na kulturoznawstwie. W jakim języku pisał Marks? I jak się domyślacie, 70% ludzi napisało, że po rosyjsku. A w jednym z wstępów do manifestu komunistycznego, który napisał Engels, sam pisze w tym wstępie o tym, że o ile Marks już nie żyje, to jego komunizm nie może zostać zapomniany, bo nie ma go i ludzie przestali to śledzić, a powinno to być i istnieć i nie możemy pozwolić tak wielkiemu człowiekowi, jakby, żeby taka piękna myśl po prostu szczezła, więc on się nawet tego nie doczekał w jakikolwiek sposób. Tak, tak. No i być może nawet, zwłaszcza jakby uniwersytety są... mają jakiś taki przechył ideologiczny w lewo. Ja bym powiedział jako lewak, bym powiedział, że po prostu lewicowe teorie społeczne, zwłaszcza społeczne i polityczne mają więcej sensu i są po prostu bardziej atrakcyjne i bardziej przyszłościowe i bardziej odpowiadają na ducha czasu niż prawicowe. Rozumiem, że prawica może to inaczej argumentować, ale mówię, wiara w to, że to jest zorganizowany, zdyscyplinowany ruch na całym świecie, który właśnie taki długi marsz, długą, zaplanowaną na dekady strategię w ogóle przechyłu takiego całego dyskursu społecznego, żeby tak powoli, krok po kroku, co nie zdobywać tą przewagę, no to jest absurd. ale to jeszcze w ogóle musiałoby być umieśćcie, takie międzypokoleniowe, co? Tak, umieśćcie trzech lewaków w jednym pokoju i rzućcie między nimi złamany kij do bilardowy i wyjdzie tylko jeden z tego pokoju jakby po 20 minutach. A co dopiero zorganizować taką jazdę. I to jest ta, która mi śmieszy, teoria spiskowa, a ta, która, w którą nie wierzę, ale odnajduje ona miejsce w moim serduszku i czasem łapie się na tym, że trochę zbyt przekonująco dla mnie brzmi. To jest teoria zabójstwa JFK. Zamachu na JFK'a. Nie, już ustaliliśmy w tym podcaście, że jego głowa po prostu tak zrobiła. Tak. Znaczy, ja mam to nieszczęście, że będąc bardzo młody, obejrzałem film Olivera Stone'a JFK, który jest... Bardzo lubię ten film, no. Znaczy, bardzo lubię. Który jest chyba z innym filmem, ale robi bardzo złą robotę właśnie przekonywania ludzi, którzy mają wątpliwości do tego, że światem rządzi spisek. A ja jeszcze połączyć to z tym, że dużo spisków politycznych w Stanach Zjednoczonych naprawdę się działo, na przykład cała afera Iran-Contras, jakby to streścić komuś, to nie ma pojęcia, na czym polegała afera Iran-Contras, to ktoś by powiedział, że niemożliwe, że coś takiego się wydarzyło, a totalnie to się wydarzyło, nie? Więc jakby jest
coś w tym, w zabójstwie Kennedy'ego, co mi tak mówi, że a może to jednak CIA, a może to jednak FBI, a może to jednak kubańska mafia, a może to jednak, znaczy nie, to jest osobno, osobno są Kubańczycy i osobno jest mafia tak amerykańska. więc tak, więc jakby jest to coś, mówię, co znajduje, odbija się, rezonuje w moim umyśle i w moim serduszku. I tak, i tutaj dużą winę przypisuję Olivierowi Stone'owi. A film jest rewelacyjny, tylko jeżeli go będziecie oglądali, to oglądajcie go z takim dużym cudzysłowiem dookoła. Właśnie ja go bardzo słabo pamiętam. Pamiętam tylko, że mi się super podoba, jak go oglądałem, ale musiałem go oglądać tam wiele, wiele lat temu i chyba go sobie przypomnę nawet. On jest niestety bardzo sugestywny, przynajmniej był bardzo sugestywny w swoich czasach, bo on był bardzo nowatorski, jeżeli chodzi o montaż, o łączenie technik montażowych, o takie tempo teledyskowe w filmie i tak dalej. I no, wydaje mi się, że na mój umysł to trochę za dobrze zadziałało. Co nie? Ja mam pytanie historyczne, bo teraz zastanawiam się, czy sobie to wymyśliłam, czy to było naprawdę. Po zabójstwie Kennedy'ego była egzekucja, która była w telewizji, nie? Nie, po zabójstwie, znaczy nie? Była, ale to nie jest egzekucja, ty mówisz o czymś innym. Po zabójstwie Kennedy'ego zabito też zabójcę Kennedy'ego. Ale to było w telewizji realizowane. Tak, i on wychodził z budynku, był dookoła niego było pełno policji, pełno dziennikarzy i tak dalej. I on się nazywa chyba Ruby, ten człowiek, który go zabił, wybiegł po prostu z tłumu, wyciągnął pistolet i go zastrzelił. No i najprawdopodobniej był jakiś to taki akt desperacji, jakiś, no nie wiem, jakiś taki zemsty, co nie, na zabójcę prezydenta, ale być może coś się za tym kryje więcej, jakby. Okay. Są dowody na ten temat. No. Są na YouTubie? Tak. Tomek, czy tak. Dowody są na YouTubie? Znaczy, o właśnie, to jest właśnie bardzo dobre porównanie. Oliver Stone nakręcił totalnie spiskowy YouTube'owy filmik w czasach, kiedy nie było jeszcze w ogóle YouTube'a, co nie? To jest, taki jest JFK Olivera Stone'a, moim zdaniem, co nie? Iga, co jest grane u ciebie tymczasem? A u mnie, znaczy, u mnie było dużo grane Wastelanda 3, o którym nie będę mówić i im dalej w las, tym więcej bugów ogólnie, Tomek, więc tak jak się pytałeś, nie, to nie jest tak, że ona jest grywana na 100% jakby. Ja mam tutaj w sumie, korzystając z tego, że z tobą rozmawiam, od razu zadam ci pytanie, jakby te AI tam, bo pewnie pamiętasz mniej więcej ich zachowanie, to one są... Rozmawiasz o sobie z Tomkiem, a ze mną nie, ponieważ ja, jak już staliśmy, nie istnieje, tak? Tak. Nie przez przypadek zazwyczaj, kiedy ty mówisz, ja siedzę cicho, a zazwyczaj, kiedy ty mówisz, ja siedzę cicho. No, w każdym razie to... Ja rozumiem, że to jest postapokaliptyczny świat pełen wirusów napisany w taki sposób, żeby był śmieszny. I tam walczę z jakimiś, kurde, gangiem postapokaliptycznych klaunów w tym momencie. Ja rozumiem, że oni mają być szaleni, shit, ale to AI jest takie głupie, czy oni się tak zachowują? Tam w ogóle się wrogowie bardzo głupio zachowują. Nie wiem, czy... Czyli nie to, wiem, jest, czy... to jest AI jakby, tak? Tak, nie wiem, czy ci... Nie pamiętam, żeby ci klauni się zachowywali głupiej niż przeciwnicy w ogóle w tej grze. Ale możliwe, że masz tam jakieś... Tak. Ja miałem całe walki takie, że tam po prostu na przykład strzelałem do ludzi, a oni nic nie robili z tym, albo nie wiedzieli, jak się zachować zupełnie, co nie? Znaczy, ja mam taki główny problem, że dopóki ktoś nie bije cię bezpośrednio, czyli nie ma jakiegoś tam myli, żeby cię bić, to oni sobie strzelają po plecach, tak. Oni zaczną w ciebie bić i ty masz tam 1 HP i oni po prostu... idą za zasłony i strzelają do kogoś innego, jakby jakby mogłam sobie to zrzucać cały czas na fakt, że dobra, to są jakieś pojebusy, ale to już jest któraś walka i tam są różni ludzie i mam wrażenie, że oni wszyscy robią to samo, nie? Tak. Dobra, tak. Ale u mnie właściwie coś, co mnie bardzo cieszy, że oglądam, natomiast dużo o tym nie powiem, szczególnie, że to nie jest jakaś nowinka, a też nie skończyłam oglądać. Jako, że jestem już teraz abonentem wszystkich w ogóle chyba możliwych, oprócz Disney Plusa, tych abonamentów filmowych, to znalazłam sobie w końcu serial Fargo, bo film bardzo lubię, szczególnie, że film miałam chyba z 3 razy na studiach, na 3 różnych tych zajęciach po prostu do omawiania i tamten. To sobie odpaliłam sobie ten serial i... Od początku? Pierwszy sezon? Serial... Tak, pierwszy sezon od początku. Ja nigdy nie widziałam tego serialu, ja widziałam film tylko i wyłącznie. Więc jakby
To jest po prostu jakiś, kurde, lek na handrę, depresję i tam cokolwiek. Ja po prostu siedzę, to oglądam i wszystko jest super. I jest mega mi się podoba. Powiem ci jeszcze więcej. Jestem chyba na czwartym odcinku. Drugi sezon jest... Pierwszy sezon jest bardzo dobry, drugi sezon jest rewelacyjny. Uwielbiam w ogóle drugi sezon, jest zajebisty. Okay, na trzeci... Trzeciego nie skończyłem, a teraz czwarty podobno znowu jest zajebisty. No, mam zamiar po prostu oglądać to... As fuck. To jest jeszcze w ogóle jeden z takich seriali, te odcinki są długie, nie? Bo one tam chyba z godzinę trwają. Ja w ogóle tego nie zauważam. Ja te cztery odcinki to tak obejrzałam, no prawie jeden po drugim, czyli tam na cztery godziny i po prostu tak, wow, chcę oglądać dalej, a nie, jest tam północ czy cokolwiek, no to sobie nie pooglądam. Mega mi się podoba. Więc oglądałam to, no ale tak jak oprócz tego, że jest rewelacyjne, to tutaj super dużo nie powiem. Ale zaczęłam sobie słuchać takiej książki. Myślałam, że dosłucham jej do końca przed tym podcastem, no ale tam zostało mi chyba z 30 minut. Natomiast jestem w stanie już coś o niej powiedzieć. Książka nazywa się Co wyście myślały? Jest to taki reportaż dwóch kobiet, zaraz powiem jak się nazywają, Aleksandra Zbroja i Agnieszka Pajączkowska. Z tego co rozumiem, przynajmniej jedna z nich, a chyba obie są... jak się nazywa osoba? Jakby... Skończyły kulturoznawstwo. Jak się nazywa ktoś? Kulturoznawczyni? No, tak. Nie, ale to rozumiem, ale jeżeli skończyłeś matematykę, a skończyłeś kulturoznawstwo, absolvent? To obyt absolwentkami kulturoznawstwa. Dziękuję, Tominik. Więc jakby ta książka jest bardzo kulturoznawcza. Ja może powiem, o co mi tutaj chodzi. Kiedyś jak studiowałam dwa kierunki studiów równocześnie, to byłam na Wydziale Historycznym i Filologicznym i na Wydziale Historycznym miałam napisać pracę roczną, no i napisałam i pani mi tam napisała, że to jest bardzo dobra praca, ale ona jest bardzo kulturoznawcza, co chodziło, że jest mało konkretna, jest tam mało przepisów, jest mało dat, jest taka do przeczytania bardzo dobra, natomiast czy ona jest jakąś taką i pracą bardziej historyczną, publicystycznym, nie jest. Publicystycznym niż naukowym taka stylem. Bardzo publicystyczna, tak. Słyszałem tak. To również o swoim doktoracie. No I w ogóle też, co mi się bardzo podobało, to jakby ja napisałam tę pracę jeszcze raz wtedy i tak już 100% historycznie i dostałam, bo ten pierwszy komentarz, że ona jest taka bardzo kulturoznawcza, on nie był w jakikolwiek sposób jakby jakościowy, nie było powiedziane, że to jest zła praca w jakikolwiek sposób, ale jak napisałam ją tak super historycznie, to dostałam komentarz, no w końcu dobra praca. Jakby, ale dobra, powiedz, o czym jest ta książka w ogóle. No właśnie, bo o to mi chodzi. Książka jest o tym, że obie te panie postanowiły, i teraz to jest metodologia jakby badawcza, którą one uznały. One chcą zbadać to, jaka jest kobieta we współczesnej wsi. Wybrały Mazowsze, jako że Mazowsze jest bardzo, województwo mazowieckie w tym momencie, jest takim bardzo dziwnym tworem, bo ono kulturowo nie jest Mazowszem jakby. Tam są bardzo wiele rejonów z różnych innych części jakby historycznych naszego kraju, gdzie były zupełnie inne jednostki kulturowe, takie zupełnie inne w cudzysłowie plemiona i społeczności, które teraz pod taki jeden jakby w jeden nawias zostały wzięte, nazwane mazowieckim, pomimo tego, że to są zupełnie inni ludzie. Oni są dookoła Warszawy, jakby... No to jest to takie najważniejszy jakby ośrodek taki kulturowy, miastowy, to jest Warszawa, jakby nie patrzeć stolica, bardzo wielkie miasto. I tam i z tego poziomu się biorą takie bardzo dużo przy okazji Mazowsze jest ciekawe do badania z tej strony, że jest bardzo duża przepaść pomiędzy poziomem życia w Warszawie, a poziomem życia na mazowieckiej wsi. No właśnie o to mi chodzi, że przez to jest taki właśnie bardzo dużo dysonansów i kontrastów, czyli na przykład bezrobocie tam chyba 3% w samej Warszawie, a bezrobocie tam prawie 60% na wsi po prostu, tak? No i teraz w jaki sposób to badać, co z tym w ogóle zrobić? Tylko, że one, i to wszystko, co ja mówię, i to wszystko, co powiedziałeś, Tomaszu, bo ja nie wiem, czy ty znasz tą książkę? Nie, ale to jest ciekawa informacja o Mazowszu, że... No właśnie, jakby to wszystko jest super ciekawe i ja uznałam, kurde, chcę to zobaczyć, nie? W sensie chcę zobaczyć, co one odkrywają, w jaki sposób to jest zrobione. I ta metodologia i to, co one założyły, niestety się rozpada po prostu w samej treści tej książki, bo one wybrały sobie taki sposób, że one podróżują po wsiach, ale tak jakby palcem po mapie. To nie jest w jakikolwiek sposób, one nawet o tym piszą automatycznie, że to nie jest tak, że one sobie założyły jakiś taki bardzo duży system jakościowy, ilościowy, w którym one jeżdżą i rozmawiają, tylko to są takie bardzo anegdotyczne osoby, które one spotykają na trasie
w ogóle po papierowej mapie, tak, jakby palcem sobie tam jeżdżał i pojedziemy tu i one, każde odwiedziny w wiosce, to nie jest powiedziane, jaka to jest wioska, ile ma mieszkańców albo coś takiego, tylko to jest ileś kilometrów od centrum Warszawy w jakąś stronę, czyli na przykład rozdziały się nazywają, nie wiem, 97 kilometrów od centrum Warszawy na północny wschód. I one jeżdżą i rozmawiają z kobietami. Tam oczywiście pojawiają się mężczyźni również. I takie wywiady, o których zaraz powiem, wywiady w cudzysłowie bardzo mocno, które one przeprowadzają z tymi kobietami ze wsi, są przerywane takimi refrenami, gdzie na przykład wypowiada się jakiś socjolog, który bada Mazowsze, albo jakiś historyk tego regionu, który daje jakiś tam istotny i taki w ogóle bardzo językowo różny kontekst do tego, o czym mówią ci ludzie. Zwykle to jest po. Czyli na przykład, jeżeli w tym rozdziale wszyscy mówią o tym, jak się żyje na wsi, jeżeli chodzi o budownictwo, to zaraz potem wypowie się architekt. Na tej zasadzie. Nie jakby nie odwrotnie, że najpierw dostajesz ten kontekst, a potem one coś mówią. I one jakby założyły, to może źle powiedziane. One stwierdziły, że one pojadą bez żadnego założenia. Że one po prostu będą się pytać, ci ludzie będą im opowiadać i w ten sposób zbudują taki obraz jakby wsi mazowieckiej i kobiet na tej wsi mazowieckiej teraz, współczesne. To jest troszeczkę tak, jak w XIX wieku troszeczkę się badało jakieś takie jakby bardziej współczesne społeczności, czyli jak antropologia się odwróciła troszeczkę od tego innego, a zaczęła badać samego badacza, czyli jak się chodziło po osiedlach i się pytało ludzi i to jest takie mniej więcej badanie. I teraz te wywiady, które one robią, one są takie strasznie przypadkowe. One są ciekawe, bo to nie jest tak, że one nie są ciekawe. Każda z historii tych babek jest taka no zupełnie inna, więc to jest po prostu samo z siebie ciekawe, ale ona tak naprawdę nie daje żadnego obrazu. Wszystko razem tak wzięte do kupy. To jest troszeczkę tak, jak ja bym poszła teraz i starała się znaleźć prawdziwego gracza. You know? To jest mniej więcej tak duże przedsięwzięcie, że nawet jeżeli przepytam 5000 osób i wszystkie te wywiady umieszczę w jakimś jednym dziele, no to wniosków żadnych nie będzie jakby, tak? Wniosek będzie taki, że każdy z tych osób jest inna. I tak naprawdę tylko to pokazuje ta książka. Ona, jak się jej słucha, to tam ma chyba z 7 godzin, więc oczywiście niektóre rzeczy są szalenie ciekawe, bo ja jako mieszczuch, ja nie mam nikogo na wsi, się dowiedziałam trochę rzeczy, ale też przy okazji jest tam taki trochę wątek biograficzny, Tomek, co cię może zainteresować, bo obie te babki mają swoje powody do zaczęcia pracy w ten sposób. I jedna z nich bardzo jakby chciałaby na wieś, może tak powiem, że jakby marzy, tak romantycznie marzy o wsi jako taki mieszczuch. Natomiast druga ma korzenie swoje na wsi. Jej babka i tam rodzice mają jakby rodzinę i korzenie na wsi, więc potem się dopiero przenieśli do Warszawy, mają tam chyba jeszcze jakiś dom i hektary i ona stara się od babci wyciągnąć i tutaj jakby nie wiem, co ona się stara, jakby taki, jakiś taki skarb, taką złotą myśl odnośnie do wsi, a ta babcia mówi jej takie zupełnie normalne rzeczy jako osoba, która już od bardzo wielu lat mieszka w Warszawie, ta babcia ona w ogóle nie rozumie, o co jej chodzi. I to ma być właśnie takie zderzenie dwóch światów, które moim zdaniem w tej książce bardzo słabo wychodzi. I to nie jest książka, którą jestem w stanie polecić, bo ona ma super założenia i chciałabym przeczytać to, co ta książka jakby w cudzysłowie obiecuje, natomiast ona zupełnie taka nie jest. Jest, a propos, powiem taką anegdotkę, która pewnie w ogóle nie jest powiązana z tym, co mówisz, ale a propos właśnie szukania jakiejś takiej odpowiedzi na życie na wsi, co nie, jakby takiej, żeby, nie wiem, że tam życie jest prostsze, łatwiejsze, że tam jest jakaś taka prawda ukryta i tak dalej. Bo tak mniej więcej zrozumiałem to, co ta druga autorka tak próbuje zrobić w kontekście swojej babci. No tak, mam wrażenie, że to jest to, co ona chce. No. To jest taki bardzo znany artysta komiksowy Tadeusz Baranowski, autor na przykład Podróży Smokiem Diplodokiem, który właśnie kiedyś się przeprowadził na wieś. Właśnie też i on jest dzisiaj bardzo schorowany, ale jeszcze jeździ po imprezach, znaczy jeździł, dopóki nie było pandemii. I spotkania z nim były niesamowite, bo on był, jest bardzo schorowany, jest bardzo rozgoryczony, tak nawet nie czymś konkretnym, tylko tym jakby... Życiowo. Tak, jak w złym stanie się dzisiaj znajduje i tak dalej. I on uwielbił opowiadać właśnie taką historyjkę o tym, że on myślał, że on wyjedzie na tą wieś i że tam właśnie odnajdzie ciszę i spokój i tak dalej. On przede wszystkim ma olbrzymie problemy ze wzrokiem, jak wielu w ogóle komiksiarzy, od ślęczenia nad
papierem i wytężania wzroku zazwyczaj w słabym oświetleniu, co nie, i tam wiele godzin i tak dalej, co nie? A on mówi, a to jest tak, ty jesteś, masz sobie domek pośrodku niczego, w zimę zaczyna być ciemno o 15-16, a ty musisz iść za ten dom i w tej ciemni, w ogóle jeszcze z moim słabym wzrokiem i z moich tam 70 latami na karku, porąbać drewno, bo jak tego nie zrobisz, to po prostu w nocy zamarzniesz, co nie? I on nie poleca nikomu. Takich właśnie prób odnajdywania siebie na wsi, wiesz, i poszukiwania takiego prostszego, łatwiejszego życia, bo to wcale tak nie jest. No to właśnie, ale bardzo dużo jest tego tematu, bo to jest tak zwana warszawka, to jest bardzo dużo tych kobiet ze wsi mówi, że ludzie teraz to już nie są na roli na wsi, tylko ktoś z Warszawy kupuje dom. I po prostu albo się tam przeprowadza, albo na lato tam przyjeżdża. Tak, na takiej zasadzie właśnie szukania tego takiego snu, który mamy. Albo jest tam cały taki, znaczy cały pewnie dwa paragrafy na temat sędziny z Warszawy, która kupiła sobie dom w lesie, na wsi, tam po prostu w zagajniku jakimś. I ona nie chce wycinać tych drzew. I te baby ze wsi tam dookoła, bo one tak o sobie mówią, że te baby ze wsi, jakby pukają się w głowę, że czemu ona nie chce tych drzew wyciąć, przecież na wsi to jest teraz tak ładnie, a ona w lesie będzie mieszkać bez sensu, nie? I to takie, to niby ma dawać taki bardzo mocny kontrast, ale też przez to, w jakim są języku pisane te rzeczy, bo na przykład rozmawiając z babką w kiosku, która jest, no tam na wsi jest kiosk, w środku jest babka i ewidentnie one, to jest takie bardzo sytuacyjne, czyli na przykład nie słyszysz w ogóle ich głosu i ich pytań, tylko słyszysz samą rozmówczynię i to jest napisane tak, jakby one miały dyktafon, tak, położyły, a potem spisały centralnie to, co ona mówi. Czyli na przykład, no, ten refren taki, a co wyście myślały, tak jak się nazywa ta książka, a co wyście myślały, że tutaj co, że wyborczej nie da się kupić w kiosku? Oczywiście, że jest. A, czekajcie, o, kochanienka, tak, odłożyłam ci tutaj, twój dziennik nie, skończył się, do marketu musisz iść. I tak w ogóle ty siedzisz i to czytasz i jakby, ja to wszystko rozumiem. Nasz i ja myślę, dziennik. Że jak ja bym była na trzecim roku kulturoznawstwa, nie wiem jak się nazywa to, co chciałam. Ryzykowa ta gazeta, nasz dziennik, nie twój dziennik. Tak, przepraszam. Jakby jak ja bym była na trzecim roku kulturoznawstwa i bym złożyła taką pracę, to pewnie bym dostała piątkę. Ale mam wrażenie, że już na piątym roku raczej by mi napisali i co z tego, weź tutaj zrób jakieś dobre badania, tak? I tak troszeczkę tą książkę traktuję jako taką ciekawostkę, bo to nie jest tak, że jej się nie da czytać. Kurde, jak macie 6 godzin i chcecie sobie, sami chcecie się zastanowić, czy macie w sobie jakieś stereotypy ludzi ze wsi, i to tym bardziej kobiet ze wsi, to fajnie jest może posłuchać tego i się nad tym zastanowić, ale to nie jest nic, co was przybliży do czegokolwiek z drugiej strony. To jest to, co ty kiedyś, Tomek, powiedziałeś, i o tym bardzo często myślę. Ty to mówiłeś chyba o Tiger King, że twórca dokumentu albo reportażu jakiegokolwiek, to jest też osoba, która w jakiś sposób interpretuje te wydarzenia. A Tiger King to jest takie rzucenie czegoś tam do ludzi i powiedzenie, no to teraz ja to zrobiłam, a wy sobie teraz z tego wyciągajcie wnioski, jakby, tak? I jakby babki zrobiły ewidentnie kawał roboty, bo widać, że dużo tego, jakby dużo jest tego materiału, ale to jest taki nieobrobiony materiał, do którego, i teraz właśnie nie wiem, jak masz takie rzeczy w XIX wieku, z jakiejś historii życia powszechnego na przykład, że dostajesz jakieś spisania zeznań w Wielkiej Brytanii, w Londynie na temat jakiegoś wypadku i z tego na przykład jesteś w stanie wywnioskować, nie wiem, jak ludzie byli ubrani, czy, co ich obchodziło, jak wyglądała higiena wtedy albo coś takiego, to jest cenne. Ale czy to jest nam potrzebne w XXI wieku spisane o Mazowszu? Najciekawsze z tych rzeczy, które się dowiedziałam z tej książki, to są te refreny pisane przez ekspertów, których po prostu mówią o tym, co się działo w mniejszościach jakby takich społecznych, które były na Mazowszu, albo o kwestii innego, ale tego jest po prostu garść. Więc tak, ogólnie to nie polecam, natomiast słucha się tego jakby bardzo, bardzo szybko, pewnie tak samo się czyta. Jeżeli was to interesuje, to jako ciekawostkę można sięgnąć po, ale no nie jest to książka naukowa. Tymczasem wracamy do spiskowych teorii. Tak, bo już skończyłaś, tak? Nie chciałem ci przerwać. Tak. Ale właśnie widziałem, że się zapowietrzasz. Tymczasem wracamy do spiskowych teorii. Jaki jest wasz ulubiony popkulturowy utwór o spiskowych teoriach? Dominik, go. Trochę się na tym zastanawiałem i bardzo trudno było mi Iga znaleźć. Iga robi znak do pytanie. Kamery, ponieważ cały czas nie pojęła, tak, że w podcastach was nie widać. Oczywiście Archiwum X jest jedną z oczywistych odpowiedzi i właśnie do tego jest chciałem... Jest właściwą jakby, do te, do no tego właśnie, zmierzałem. Nie ma innej odpowiedzi. Ja zmierzałem do tej odpowiedzi. Dajcie mi dojść do tej odpowiedzi, okej? Okay? Damy ci dojść. No. Wydaje mi się, że teorie spiskowe to jest coś, co najbardziej na nas działa, jak jesteśmy młodsi, jak jesteśmy po prostu głupsi, prosto mówiąc, że teorie spiskowe jednak nie łatwiej uważać, jak jesteś głupszym człowiekiem, a jak jesteśmy młodsi, to jesteśmy głupsi i
W czasach, kiedy oglądało się Archiwum X i przy okazji w takim jakby kręgu zainteresowań, jakie my mamy, to wszystkie te teorie o właśnie o cywilizacji o obcych, o spotkach latających, o jakichś małych ludzikach, to na bardzo podatny grunt padało. Więc jak się oglądało to Archiwum X i czytało te Secret Service, w którym pisali o tym, bo oczywiście tam pisali o tym serialu, że tam the truth is out there, to oczywiście jak się tam miało 12-13 lat, to totalnie tak, the truth is out there i tam totalnie. I to, ja to bardzo jakby trudno nie pamiętać o tym serialu i jakby oczywiście tak, miał olbrzymi wpływ na mnie. Podobnie właśnie wspomniany film JFK, który byłem już starszy oczywiście jak oglądałem, ale nie jakoś tam super dużo starszy na pewno. I jakby to jest łatwa odpowiedź i mogę powiedzieć, że to jest mój ulubiony, łatwo mi powiedzieć, że to jest mój ulubiony, ponieważ raczej niezbyt cenię tego typu dzieła obecnie, raczej ich nie konsumuję. Jeszcze inną taką oczywistą odpowiedzią jest Deus Ex pierwszy, który pamiętam, że kiedyś go krytykowałem za to, bo jest bardzo przekonujący materiał Errant Signal, w którym on rozkłada tę grę i jakby argumentuje, że ona była szkodliwa, że właśnie mamy kolejne pytanie o to, jak popkultura jakby negatywnie wpływają te teorie spiskowe w popkulturze na ludzi i że właśnie oglądany dziś Deus Ex jakby traci tą swoją pastiszowość, że on był ewidentnie pastiszem dzieł takich właśnie Archiwum X czy takich teorii spiskowych. A to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj trochę na rzeczy ma warsztat twórców, którzy się biorą za to, bo tak jak mówisz, Deus Ex był pastiszem, ale ludzie nie do końca wyłapują, że jest pastiszem. Natomiast wydaje mi się, że największym triumfem z Archiwum X jest to, że ten serial, który na początku próbował być takim horrorem o spiskowych teoriach, przeradza się w okolicy 3-4 sezonu właśnie w taki pastisz, ironiczny komentarz na temat ludzi wierzących w spiskowe teorie. Mulder coraz bardziej staje się taką postacią oderwaną od rzeczywistości i często ironicznie jest skomentowany te wszystkie jego wydarzenia i tak dalej. Jakby pojawia się cała ta grupa jego przyjaciół, którzy wierzą we wszystkie absurdy. Hakerów? Nie pamiętam, jak oni się nazywali. Oni nawet dostali swój własny serial w pewnym momencie. I wydaje mi się, że Archiwum X zrobiło to dużo ciekawiej, zwłaszcza, że oni się też w międzyczasie zaczęli bawić formą tego serialu, tam zaczęły powstawać czarno-białe odcinki, taka parodia. W każdym sezonie był jeden odcinek taki humorystyczny, tak, który się bardzo. I wydaje mi się, że dzisiaj pamiętamy o Archiwum X, że to jest serial, który się trochę uwolnił od tej formuły właśnie takie negatywne i stał się jakąś taką pastiszowo-ironicznym komentarzem na temat teorii spiskowych. A tak jak mówisz, o Deus Ex tego nie pamiętamy. Totalnie jakby tak... Natomiast... Była to taka gra, którą wzięliśmy serio i do dzisiaj pamiętamy ją jako grę serio. Nie? Natomiast dlaczego ją bardzo lubię? Tak jak mówiłem, gram teraz w te Sentinele i ona jest trochę podobna. Swoją drogą Sentinele to też jest trochę gra o teorii spiskowej, bo tam to, co ta konstrukcja świata, która jest w niej przedstawiona... Sentinele to jest gra o wszystkim. Tak, ale to... To nie jest teoria spiskowa w Sentinelach. I, no tak, ale jakby... No tak samo to nie jest teoria w Deus Exie, to też tam się naprawdę dzieje, nie? I właśnie w Deus Ex jest podobny w tym sensie, że to jest taka gra, w której jest wszystko naraz. Tam, obcy, sztuczna inteligencja, Illuminati, Area 51, tam wiecie, no tam jest to tak skumulowane, tam rząd światowy oczywiście, Big Pharma oczywiście, tam ta orkiestra FEMA amerykańska, tam jest wszystko w to zamieszane i po prostu tam jest, to jest takie... Tam też doszło jakiegoś, tam się w ogóle zaczyna od jakiegoś wielkiego zamachu w stylu World Trade Center, co nie? Nie, tam jest inna sprawa, tam jest... Tam nie ma wielkiego zamachu, tylko tam chyba jest albo nie jest World Trade Center, nie pamiętam dokładnie. Tam jest jakiś wątek World Trade Center, ale on jest taki poboczny, że znaczy w sensie nie ma go w grze, ale ktoś tam na Skyline Nowego Jorku, że chyba nie ma tych wież, a to było jeszcze, gra była wydana jeszcze przed zamachami, więc tam jeszcze jest spisek jakby... Jest teoria spiskowa dotycząca tego, że twórcy Deus Exa wiedzieli o zamachu... Tak, właśnie drugi tytuł dostałem od razu w Google, że Deus Ex przewidziało 9-11. Deus Ex predicted the 9-11 attacks. To jest jeszcze dodatkowa warstwa, że sama gra była po teorii spiskowych i jest jeszcze teoria spiskowa o tym, że twórcy gry... I tam to nie jest wątek w tej grze, że był... A nie, chyba jest wątek, że był zamach, faktycznie. Jest to chyba wspomniane. Nie pamiętam, no w każdym razie nie jest to na pewno główny element fabularny. Jakby to jest coś, co jest tam na boku w tym świecie, co się wydarzyło w tamtym świecie, że nie ma World Trade Center. I jak to gra? Tak, i official oficjalne wytłumaczenie w samej grze jest takie, że nie ma tych wież, dlatego że padły ofiarą ataku terrorystycznego.
To jest dosłownie burza powiedziane, więc. Więc no tak, grubo. Ale jakby chodzi mi o to, że nie jest to, że jakby to się nie dzieje na ekranie. To się dzieje, jakby znajdujesz się w jakimś audiologu czy coś takiego, nie? To się po prostu bo to jest element świata, a nie fabuły tej gry. I jak miałem te 14-15 lat, bo początek liceum, jak w nią grałem, to naprawdę to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ta historia. Ale to są wszystkie moje właśnie takie skojarzenia z ulubionym dziełem spiskowym, to są właśnie takie wspomnienia. To są rzeczy, które zrobiłem na nie wrażenie, jak byłem młodszy. Teraz raczej nie gustuję. Moim ulubionym dziełem o spiskowych teoriach jest Matrix. Który oczywiście, tak jak wszystkie takie dzieło, nie jest o spiskowej teorii, on jest o spisku po prostu, który się dzieje. Ale tak, ale ja go bardzo cenię przede wszystkim dlatego, że uważam, że to jest świetny film. Matrix 1 do dzisiaj jest bardzo dobrze skonstruowanym filmem akcji, z super tempem, rewelacyjnymi scenami akcji, które bardzo rzadko się zdarza, żeby tak... Sceny akcji tak stawiające na efekty specjalne po 20 kilku latach nadal świetnie wyglądały. Co nie, w Matrixie one świetnie wyglądają. Ale de facto Matrix 1... Ja to chyba mówiłem kiedyś u Szymona Ademusa, tam kiedyś tak nagrywaliśmy takie nasze rozmowy. De facto Matrix pierwszy to jest film o takim człowieku, który wierzy w spiskowe teorie i które się przekonuje, że to wszystko ma rację, jakby, że za to wszystkim stoją fakty, co nie? I on jest takim samotnym wilkiem wręcz, takim właśnie człowiekiem, który przejrzał na oczy, że on nawet nie wie, co jest nie tak z rzeczywistością, ale czuje, że coś jest nie tak, że to życie, jego życie, które tam jego zdaniem nic nie znaczy, to tam chodzenie do korporacji i robienie jakiejś korporacyjnej roboty, że to nie może być wszystko i że jest jakiś błąd w rzeczywistości, coś, że czeka na niego coś więcej. I to, wydaje mi się, że to jest bardzo często paliwo właśnie dla ludzi wierzących w spiskowe teorie, że z jednej strony oni chcą, tak jak Dominik mówił, uporządkować swój świat, jakby nadać sens temu chaosowi, który się dzieje dookoła nas, zwłaszcza jeżeli im bardziej ten chaos narasta, ale z drugiej strony też chcą się poczuć wyjątkowi, chcą czuć, że oni wiedzą coś więcej, że oni przejrzeli na oczy i że właśnie takim człowiekiem totalnie jest Neo, co nie? I jeszcze uważam, co jest profetyczne w ogóle w tym filmie, to jak siostry Wachowski przewidziały wpływ internetu, kultury internetowej, bo Neo totalnie jest takim kolesiem, który gdzieś tam głęboko w komentarzach na wirtualnej Polsce odkrywa przed czytelnikiem prawdę na temat świata, co nie? Na temat tego, że tam obudźcie się ludzie i tam podążaj za białym królikiem i wtedy zobaczysz, jaka jest rzeczywistość. No i więc tak, więc... Swoją drogą, tak teraz jak to powiedziałeś, to sobie pomyślałem, czy przypadkiem nie jest tak, że... Bo często mówi się, że jakby religijność i jakby tworzenie wyznań i no w ogóle taka potrzeba wiary w jakiś wyższy byt, to jest jakby ewolucyjna w człowieku. Czy to przypadkiem właśnie nie jest tak, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, że skłonność do wiary w teorii spiskowej i jakby szukania tych teorii spiskowych to jest właśnie, że jakby ludzie, którzy nie znajdują, jakby nie spełniają tej potrzeby ewolucyjnej przez religię, to jakby to poczucie wyjątkowości, że tam może nie ma Pana Boga, który we mnie wierzy i który mnie zbawi, ale za to jest tam Illuminati czy coś takiego. Ja bym tego razem nie łączyła, natomiast okay. W ogóle sam fakt indywidualistyczny, w tym taki pierwiastek, że człowiek, oprócz tego, co powiedziałeś, Tomek, że on jest jakby, że on wie, że on zna prawdę, że on jest w jakiejś grupie, zna prawdę, też zwróćcie uwagę, że większość z tych rzeczy, w sensie z tych rzeczy, z teorii spiskowych w ogóle jest zbudowana w jakimś takim stopniu indywidualizmu, na zasadzie, że ja jestem na tyle wyjątkowy, żeby mnie obserwować i mną sterować w jakikolwiek sposób, albo że mnie obserwują właśnie, albo że na mnie w jakiś sposób chcą wpływać. I to też jest jakiś taki aspekt tego, że jeżeli myślisz o ludziach jako o masie, to właśnie to jakby nie jesteś w stanie sprawować stuprocentowej kontroli nad masą, jakby na tej zasadzie. Więc jakby ta masa to jest grupa indywidualistów i w samym tym założeniu owce. Właśnie... Jakby tak, to owce, ale wciąż jakby każda z tych owiec jest jakby... Tak. Idziemy na polowanie. Każda z tych owiec jest jakby jakimś takim bardzo może unikatowym indywiduum. I to też jest ważne w ogóle dla tych ludzi, tak?
Bo zwróć mu, bo jakby jeżeli bierzesz pod uwagę fakt, że ty jesteś tak samo niewyjątkowy, jak większość ludzi nie jest wyjątkowych i właściwie to jest tam tylko sześć rodzajów ludzi na świecie i to są wszyscy tam NPC powieleni tam forever, no to nie ma nawet sensu w ogóle panować nad tym, jakby po co ktoś by miał przechodzić tak, wiesz, przeskakiwać przez tak wiele tych przeszkód, żeby w ogóle móc nad tymi ludźmi zapanować, nikt nie chciałby tego i po co im to. W ogóle ja jeszcze wracając trochę do Matrixa, chciałbym powiedzieć, że Matrix ma oczywiście również inną interpretację, które same siostry Wachowski promują, jakby, że to jest film właśnie, w którym one jakieś swoje takie doświadczenia transpłciowości umieściły i to jest film o takim przejściu z jednej fazy, jakby one są obie transpłciowymi kobietami i były kiedyś mężczyznami, więc jakby to jest film o czymś takim, ale jest trochę przerażające to, jak on został zagarnięty przez właśnie spiskowe teorie i na przykład cały ta scena, że tam weź czerwoną pigułkę, co nie? No to już jest w ogóle mem powtarzany przez właśnie spiskowych, wyznawców spiskowych teorii i to mnie smuci i... No ale to całe tak naprawdę, cały pierwszy Matrix to jest, w ogóle jego podwojenie to też jest ta cała teoria McLuhana, nie? I tam tak. Wszystkiego, co się z tym wiąże. W ogóle pierwszy Matrix, ja jakkolwiek uwielbiam ten film i jakkolwiek przyjmuję to wytłumaczenie siostry Wachowskiej, o czym jest ten film, to on, jak się nad nim skupić, on jest trochę przerażającym filmem, co nie? Bo tam są takie szczegóły, na przykład, że Morfeusz literalnie jest terrorystą, co nie? Literalnie na początku jest pokazany taki wyrywek z gazety na kilka sekund i tam jest wprost napisane, że Morfeusz zorganizował zamach na lotnisku Heathrow w Londynie, co nie? A później cała ta taka wystawka ideologiczna, co nie? To co mówi Morfeusz w pewnym momencie, że dopóki człowiek się nie wyrwie z Matrixa, to musimy zakładać, że jest naszym wrogiem, że jest członkiem Matrixa i mamy prawo go zabić. To są centralnie rzeczy, które radykalni islamiści sobie mówią, co nie? Że dopóki nie jesteś po naszej stronie, nawet jeżeli jesteś muzułmaninem... Radykalni ktokolwiek. Tak, ale nie, ale tutaj akurat jest jakby... jest to... prawie, że słowo w słowo, poza tym, że tam zmień Matrix na islam, co nie? Że dopóki, nawet jeżeli jesteś muzułmaninem, to musisz być wyznawcą tego najbardziej radykalnego odłamu islamu, co my, bo jak nie, to jesteś zdrajcą i mam prawo cię zabić, co nie? Więc tak, więc jest to taki film, który... tak jak JFK, trzeba go oglądać ostrożnie i z takim świadomie jakby, co nie? Iga, twoje ulubione dzieło o... spiskowych teoriach. Znaczy, jest jedyne dzieło, które z prawidłową odpowiedzią, to jest Archiwum X i jakby nic więcej z tym nie zrobię, ale wydaje mi się, bo może opowiem troszeczkę więcej w ogóle, bo z Archiwum X jest podzielone na... Jakbyś wziął całość z Archiwum X, wszystkie sezony, łącznie nawet z tym nowym, bo on się trzyma jakby konwencji tych starych, no to tam jesteś w stanie jakieś takie trendy rozkminić. I jest cały ten taka mitologia X-Files i jak sobie wejdziesz na Reddita i na przykład chcesz oglądać tylko te odcinki fabularnie konspiracyjne, bo jest coś takiego, to jesteś w stanie sobie wyciągnąć centralnie całą, jakby wyrzucając wszystkie odcinki o sprawach, które nie są z tym związane. Gdzie się nie pojawia ten Cigarette Smoking Man, i później ci wyznawcy, którzy właśnie jakby dołączają do Muldera i którzy tam znają prawdę, to masz całą tą teorię konspiracyjną na temat zasiedlenia Ziemi, która ma się stać w roku 2012, kiedy to się tam chyba stanie jakby powszechne, że będzie coraz więcej... Samotni strzelcy oni się nazywają, The Lone Gunman. A, okej. Okay. To jak się to ogląda, to jest taka ogromna pożywka w ogóle dla wyobraźni, szczególnie właśnie tak jak powiedział Dominik, takiej młodej wyobraźni tam, no bo my wszyscy byliśmy młodzi, kiedy z Archiwum X leciało w telewizji, tak, no to mnie mam. Ja sobie zdążyłam powtórzyć ten serial bardzo, bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele razy i mi się akurat, jakby ja nigdy nie wsiąkłam w ten wątek konspiracyjny. Mi się bardziej podobały te takie niewytłumaczalne rzeczy, tak? Właśnie to jest ciekawe w ogóle, bo tak, ciekawe jak różnie można odbierać Archiwum X, bo tak jak mówisz, że są ludzie, którzy się skupiają tylko i wyłącznie na tej takiej większej historii spiskowej, a moim zdaniem na przykład te Monster of the Week to były często najlepsze odcinki tego serialu, kurde. Takie, że totalnie zamknięte pojedyncze całości, gdzie tam miałeś potwora i tak. Oni schodzili do piwnicy i zabijali potwora. Trofeum tam, co był Tums i się rozciągał, a potem tak. Wydobywał z ludzi wątroby i szedł spać. To były moje ulubione odcinki właśnie, nie? Tam takie jak... Albo ten odcinek o tej kazirodczej rodzinie, kurde. Czasami ja dzisiaj mi przechodzą ciarki, jak sobie przypomnę ten odcinek.
No, no i właśnie to była dla mnie jakby największa pożywka, a bardzo wielu moich znajomych, i to już jak dorastaliśmy, właśnie ich najbardziej interesowały te odcinki, w których pojawiają się elementy konspiracyjne. Moim zdaniem to nie była po prostu jakby najfajniejsza rzecz, która się wiązała z Archiwum X. A no, natomiast no, ten wątek jest bardzo jakby podstawowy dlatego, bo to też właśnie jest w stanie jakby tutaj rosną te postaci, tak? Tutaj jest ten taki charakter arc, zarówno Scully, jak i Muldera i to ich związku, który potem się w jakiś tam sposób rozkwita, to jest wszystko na tym zbudowane, tak? Już nie mówię o samej motywacji Muldera, który przecież szuka cały czas swojej siostry i dlatego w ogóle jest w tym miejscu, w którym jest, żeby coś odkryć i no jakby jest to podstawowa rzecz. Do tego, ale no nie ma innej odpowiedzi. Archiwum X to jest jedyna dobra odpowiedź na to, co mogę wam powiedzieć. To jest bardzo... Ja w ogóle polecam wszystkim. Nie mówię, że naraz, chociaż być może ktoś tak zrobił, kogo znam i może to byłam ja, żeby sobie obejrzeć po prostu back to back, sezon po sezonie i zobaczyć to. Ja próbowałem to kiedyś zrobić, ale niestety w pierwszych sezonach niektóre odcinki są tak złe, że odpadłem od tego serialu. W momencie jak tam sztuczna inteligencja rządząca budynkiem próbowała zabić Muldera bodajże windą. I to było straszne. Odcinek? To było straszne, naprawdę. Znaczy tak straszne na poziomie jak złe straszne, a nie jak straszne straszne. Jakby to jest mój rodzaj narracji i estetyki najprawdopodobniej, pewnie do tego, że zostałam na nim wychowana. I jakby jak w ogóle ten serial był dojrzały jak na serial. I okej, tak jak mówisz, Tomek, tam jest bardzo dużo złych rzeczy, ale to, ile oni sobie pozwolili w nim zrobić, jako taki dorosły teraz odbiorca, który trochę wie na temat tego, jakby, z czym się wiąże forma w ogóle filmowa albo serialowa, to ten serial jakby poszedł w miejsce, o może tak powiem, taką kalką z języka angielskiego. Bardzo go doceniam. No, it went places. Tak, wiem, Iga, zrozumiałem. Tymczasem coś jeszcze było grane, słyszałem, widziałem na grupie, miałem też relację na żywo, taką bardzo dynamiczną, bo to się trochę, wiem, że stosunek twój do tej gry się zmieniał w czasie i jest to pewien przełom dla ciebie, to w co grałeś. Tak, jest to pewien przełom, tak. I w ogóle nie tak daleko od teorii spiskowych, bo Resident Evil to jest gra po uszy, zanurzona w teoriach spiskowych, głównie na temat Big Farmy, ale również na inne tematy. Wielkich złych korporacji, które robią wielkie zło naprawdę na tym świecie. I tam... Ale tylko po to, żeby czynić zło, bo to też jest ważne. Tak, w tym tak. Więc przeszedłem Resident Evil 7, który Iga tu wiele razy polecała nam jako rewelacyjną grę i muszę ja totalnie... też. Ale no umówmy się jednak, jak sięgam po horror, to dlatego, że... No mi siebie tu nawet nie ma. Nie dość, że dlatego, że Iga polecała ten horror, to jeszcze dlatego, że Iga centralnie mi pożyczyła płytkę z tym horrorem, więc tutaj chciałbym zasługi jednak Idze oddać. Ale oglądałeś też mojego streama trochę, więc tak. Troszeczkę mojej zasługi jednak jest. Tak, trochę to zero. Oglądałem zero, zero zasługi Dominika. Umówiliśmy się, ustalone, dobra, dajemy. No i co tam w giereczce, którą ci poleciłam? Super się bawiłem, rewelacyjnie się bawiłem. Znaczy, super gra w ogóle, tak. Nie? Oprócz tego, że to jest bardzo fajny horror, to jest w ogóle super gra. Jest to super gra, strasznie durna. To mnie trochę rozczarowuje. Znaczy, nawet nie wiem, czy rozczarowuje, bo z drugiej strony to jest zabawne, jak durna ona jest. Nie z końców, ale wiem na przykład, że tam są mądre horrory też, co nie ten Silent Hill 2 przede wszystkim, więc kiedyś chciałbym zagrać też w mądry horror, ale na razie jestem na etapie głupich horrorów. Jest dla mnie gigantycznym zaskoczeniem, że stres i strach mogą być emocjami, które przynoszą frajdę. I to jest taka dziwna frajda, której ja wcześniej nie znałem, bo samo granie nie jest jakieś super zabawne, jakby nie przynosi ci tej frajdy, bo jednak się boisz i odczuwasz stres i tak dalej i często miałem takie, że może już jednak odłożę tego pada, już mi wystarczy na dzisiaj, co nie? Ale jak tylko odłożyłem tego pada, to miałem takie poczucie, że kurde, autentycznie coś przeżyłem, co nie? Autentycznie to były emocje, które na mnie podziałały, które mnie ruszyły. To jest bardzo pierwotne w ogóle. Tak, to jest w ogóle... Mała ich ilość, to jest w ogóle... To twój organizm jest tak... To mi się w ogóle super... Jak to pisałeś, jak to mówisz teraz, to jest takie super fajne uczucie, jakby... bo ja miałem dokładnie to samo, że właśnie jak grałem pierwszy raz i w Resident Evil 2 i w 7, to podczas grania to też miałem takie, że czy ja chcę w to grać? Ale jak tylko zostawiałem, to miałem takie, że tak, totalnie chcę w to grać dalej. Nie?
Tak, na maksa. I mówię, no być może to jest takie, być może to jest coś, co wynika w ogóle z horrorów. Tutaj Iga może opowiedzieć, czy szczerze, czy tak jest, czy przed pandemią też tak było. Jakby dla mnie to podziałało o tyle bardziej, że jakby przez pandemię i przez ten strach, który nas otacza i przez to wszystko, co się dzieje i zamknięcie w domu i tak dalej. Ja w ogóle jestem ostatnio dosyć wyprany z emocji i brakuje mi emocji. To się też wiąże oczywiście z tym, że my konsumujemy strasznie dużo popkultury, więc ja jakby jestem obcykany z innymi emocjami. A strach to jest taka emocja, której do tej pory unikałem, więc nawet takie najprostsze sztuczki w Resident Evil 7 no na mnie działały, co nie totalnie, te wszystkie jumpscary i tak dalej. Wiesz, właśnie, to jest tak troszeczkę, że tak powiem, jak to się nazywa, miecz obusieczny horroru, że zarówno, że jakby zawsze jumpscary będą na ciebie działać, bo behawioralnie jesteśmy dostosowani do tego, żebyś się bał czegoś, co nagle wyskakuje, po prostu. To jest coś, co uzyskaliśmy, dzięki temu przeżyliśmy jakby, nie? Więc to jest zarówno taka sztuczka, która zawsze działa, ale z drugiej strony ludzie jej nie lubią z tego powodu, bo lubią, jak coś jest takie jakby nabudowane na tyle, że czujesz, że to jest fair. Bo jumpscary po prostu nie są fair przez to, że są takie proste, ale z drugiej strony ten taki maksymalny wyrzut emocjonalny, który dostajesz, czyli dostajesz bardzo dużo emocji naraz, ale wiesz, że jesteś w kontrolowanym środowisku, więc jakby nic ci się nie stało i automatycznie dostajesz od organizmu też tu całą chemię, która jest odpowiedzialna za to, że wszystko jest okej. Okay. Jakby wszystko jest luz, jakby usiądź tutaj, przeżyłeś emocje, ale jest okej okay. I jakby czujesz się przez to lepiej, bo nic ci się nie stało, nawet pomimo tego, że komuś mogło się coś stać w tym horrorze, to sobie przeżyłeś te jego emocje w takim bezpiecznym miejscu, jest wszystko w ogóle okej okay. I jakby nawet pomimo tego, że jakby stres, strach to są negatywne emocje, tak, w rozumieniu takim chemicznym naszego organizmu, to na sam koniec zostajesz z pozytywnymi emocjami, więc jakby zawsze jest odpłatny nad plus. Właśnie, to jest takie jak roller coaster trochę. Wydaje jest, mi się, że jakby ten Resident Evil 7 dobrze działał na dwóch frontach, właśnie zarówno na froncie budowania atmosfery, bo niesamowity jest ten dom, jakby ta lokacja, w której się dzieje. Tam Iga wiele razy chwaliła level design tej gry i naprawdę super to jest. Nie? To jest bardzo, bardzo przekonująca lokacja, po której bardzo dużo chodzisz w kółko, często tymi samymi korytarzami i w ogóle ci to nie przeszkadza. W ogóle jakby wynosisz raczej takie poczucie, że znasz po prostu, że dużo czasu tam spędzasz i zaczynasz poznawać tą lokację, a nie, że to jest cały czas to samo i jesteś zmęczony i tak dalej. A z drugiej strony też właśnie bardzo dobrze działa na jumpscarach, bo jumpscary, tak jak Iga powiedziała, zawsze działają i jest nie ukrywajmy, jest trochę jumpscarów w tej grze, nie jest ona subtelna. I też a propos tej subtelności, to nie jest ona w ogóle subtelna w elementach, po które sięga, bo to jest, Dominik, twoje ulubione powiedzonko na temat tej gierki, to jest gift that keeps on giving, tak? Więc tak, jakby tak. Im dalej idziesz w tą grę, ty i tak widzisz, tylko się kolejny element się pojawia, jakiś fabularny i to jest to jest stąd wzięte, to jest stamtąd wzięte. Natomiast ale super fajnie. Jest to, że za tymi, i to jest to, co ty też zauważyłeś, pisząc do mnie, że to nie są tylko sztuczki fabularne, że za tymi, że tak. Za sztuczkami fabularnymi idą sztuczki i rozwiązania gameplayowe. Tak, tak, że tak, bo ona się formą w ogóle mega dobrze bawi tak. W narracji i to jest w ogóle tak. Ja teraz jestem też dosyć na świeżo, bo mój dobry znajomy z pracy robi live streamy, bo przechodzi Resident Evil 7, jako że niedługo wychodzi Village po prostu i chcę przejść Resident Evil 7, żeby móc usiąść do Village i tam super czekam. Więc ja w ogóle oglądam te streamy i to, jak ja mocno pamiętam, co się dzieje w tej grze po kolei, gdzie jest jaki przedmiot, co trzeba po kolei zrobić, gdzie trzeba pójść z punktu A do punktu B i w jaki sposób ja pamiętam w ogóle rozkład lokacji, to też świadczy o genialności tego, w jaki ona sposób została zaprojektowana, bo tam każde pomieszczenie, każdy korytarz, no bo to już jest naukowo udowodnione, że w Resident Evil w jakimkolwiek zawsze najczęściej przebywasz w korytarzach, jakby to jest zrobione w taki sposób, że tak jak przestrzeń w grach jest zawsze musi mieć podwaliny użytecznościowe, czyli pamiętasz najwięcej nie z tego, jak ona wygląda, tylko że tutaj stało dwóch typów i trudno mi było ich zabić, ale jak przeszedłem koło tej kanapy, to było lepiej. I ona jest tak użyteczna, ta przestrzeń, tam i do skradania, i do tego, jak ta gra cię oszukuje, i jak w ogóle czerpie z pierwszej części tego, że przechodzisz tak. Przez korytarz i tam nagle psy wpadają przez okna, a tutaj przechodzisz przez korytarz i nagle typ wpada przez ścianę na przykład, nie? I to są po prostu Jezus Maria, jak on tam wpadł przez ścianę za pierwszym razem, to ja autentycznie myślałem, że obstram nową kanapę, co nie? No i właśnie, dlatego to jest super. I to, ile tam jest w ogóle możliwości rozwikłania każdej... Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że są takie momenty, na przykład, że ty możesz stracić nogę.
Tak, ja też widziałem nawet później na tych... Nawet nie przeszłam obok tego, żeby móc to zostać i potem gadam sobie z typem w pracy, który też się tym podjarał i mówi, no i wtedy straciłem nogę i ja mówię, czekaj, w ogóle co? Nie? Co tak się stało? Tak samo jak ta walka pierwsza z tym ojcem w garażu, też ona może różnie przebiec. Tak. Znaczy chyba on może wsiąść albo może nie wsiąść do samochodu, albo ty możesz wsiąść wcześniej przed nim i go rozjechać tym samochodem. Tak. Tak. Nie możesz go rozjechać, bo on zawsze wtedy wchodzi, ale jesteś w stanie na kilka sposobów. Nie, możesz go, ja go rozjechałem. Znaczy tak, że go przybijasz do ściany i go przebija i jakoś tam przebija. Tak, to się da, ale jak go przejeżdżasz ale po prostu samego z siebie, a go nie przybijasz, no to on po prostu wchodzi do samochodu potem. Ale no tutaj... Tak, czyli on może, no... To co... Ale po prostu sam fakt tego, że ta gra nawet jakby ona ci nie sugeruje, że mógłbyś to zrobić inaczej, bo wszystkie te rozwiązania są w jakiś sposób logiczne, więc jesteś w stanie wpaść na jedno tam przykład z tych trzech. No jak zrobisz to jedno z tych trzech, to masz jego efekt, nie? I potem właśnie gadasz z typem i się okazuje, że on w ogóle zrobił coś zupełnie innego i ty siedzisz super, w ogóle, what the fuck, nie? Tak, ale jednocześnie też trzeba przyznać, że ostatnia walka z tym Jackiem, czyli że jak on już przybiera taką formę wielkiego monstrum, że to jest fatalna autentycznie tam. A, to też tak. No strasznie się. To jest wielkie monstrum, które ma po prostu pomarańczowe fragmenty ciała, w które trzeba strzelać, aż się rozpadnie. No. Ale to jest jakby, wiesz, to wciąż jest Resident Evil, nie? To nie jest coś innego. A centralnie w Resident Evil ludzie zamieniają się w kupy mięśni podobne do ślimaków, w którym świecą się pomarańczowe miejsca. No i tak było zawsze. I jakby tak, ale to, o czym tutaj Dominik wspomniał, że ja jestem pod takim wrażeniem, to bardzo mi się podoba, jak skala narracji tej gry i fabuły tej gry się zgrywa ze skalą gameplayu. Bo to jest gra, która się zaczyna dosyć intymnie, od właśnie jakiegoś strasznego domu i strasznej rodziny, a no koniec końców musi się znaleźć w tym momencie, w którym jest seria Resident Evil, a wszyscy wiemy, że seria Resident Evil jest o wielkiej, złej megakorporacji, która w ogóle pragnie zniszczyć mega świat i zombie i tak dalej, co nie? I jakby ona tam się znajduje. Trochę jak się zaczyna w nią grać, to ciężko uwierzyć, że ona się tam znajdzie na końcu, ale to jest centralnie. Ale nagle wszystkie te puzzle wpadają do tego. Ja w ogóle, ja miałem dokładnie tak, że jak grałem, że ja się, też jak wchodziłem w horrory, to się, miałem tak jak Tomek, że dużo się bardziej bałem i mnie z kolei Patryk Fiałkowski tak naprawdę przekonał, że ja zacząłem od dwójki. Dwójka mnie uspokoiła tym, że właśnie, że koniec końców to jest po prostu, że tam nie ma tam nie ma żadnego prawdziwego zła, ani nic takiego, takiego naprawdę strasznego, czym bym się tak mógł autentycznie przerazić, co by mi jakoś w głowie zostawało, czym bym myślał, że nie mógłbym spać i tak dalej. Że to jest po prostu gra o zombie, o korporacji, o wielkim spisku, o biotechnologii. No i właśnie, Zagrałem w demo Resident Evil, ja myślałem, że to totalnie nie jest taka gra jak dwójka, bo ona w ogóle, tak jak mówisz, ona w ogóle tak się nie zaczyna, ale ona tam dociera. Tak, no właśnie, im więcej się dowiadujesz o tym spisku, im jakby większą skalę to wszystko, co się dzieje dookoła, nabiera, tym ty się stajesz silniejszy, tym więcej broni znajdujesz, tym jakby bardziej pewny siebie. I dla mnie w ogóle super, autentycznie, rewelacyjnie mi wylądował taki moment jest, kiedy grasz inną postacią niż ten główny bohater gry i w pewnym momencie dowiadujesz się bardzo ważnej rzeczy na temat tej postaci, że ona od początku zupełnie inną rolę odgrywa w tym wszystkim, co się wydarzyło, niż tobie się wydaje. I w tym momencie jakby zupełnie zmieniasz swoją perspektywę i też autentycznie tak z sekundy na sekundę gameplayowo zupełnie inaczej podchodzić do tej gry. Że nagle to nie był już horror, gdzie ja się ukrywałem i tak dalej, tylko to była trochę, stała się trochę taka strzelanka, gra akcji, gdzie szedłeś przed siebie z karabinem i napieprzałeś do zombie i tyle, co nie? I tam ale nie ma się tak czego bać, trzeba zabić na złoty. Na poziomie serii to też jest ten moment tranzycji Resident Evil od 3 do 4, gdzie właśnie ona przestaje być horrorem, a staje się takim mocnym akcyjniakiem, więc w ogóle ta gra, oprócz tego, że inkorporuje w sobie wszystko, co najlepsze w Resident Evil 1, to tak naprawdę też jest w jakiś sposób odzwierciedleniem całej serii Resident Evil. I, nie wiem, no to jest fenomenalne, szczególnie po tym, jak szóstka była kurde złą grą, to siódemka to jest po prostu jakiś... Oni powinni medal dostać. Znaczy, nie wiem jaki nawet, ale medal powinni dostać. Mam trochę taki problem z tym zakończeniem, że ona w tym momencie, kiedy już tak otwarcie się staje strzelanką, to jest bardzo słabą strzelanką. To w ogóle nie sprawia frajdy. Ale na szczęście to jest krótkie. Na szczęście całe te ostatnie, ostatni etap taki właśnie, gdzie tam centralnie masz po prostu iść korytarzem i zabijać zombie, to on jest, tam mi zajął z godzinę chyba półtorej, jak na 13 godzin, które spędziłem w tej grze, to było nic, nie? Praktycznie. I jak doszedłem do finału, to się super cieszyłem, że mam finał i tak. Czyli co, zaraz wszyscy gramy w Village, tak? Nie, ja będę chyba teraz w dwójkę chciał grać. Nie, gramy w Village, zaraz wychodzi, Tomek, potem sobie pograsz w dwójkę. Dwójka będzie wciąż fenomenalną grą, ten remaster. Gry na PlayStation 5 kosztują 350 zł, nie kupię jej, jest nowa.
wiem, trzeba coś wymyślić. Pożyczę od kogoś dwójkę i tyle. Ja mam dwójkę. No to możesz mi pożyczyć, wysłać. Tego remake'a masz, tak? Tak, ale się zastanawiam, czy już komuś... Sprawdzę, czy mam ją w szafce. Jak nie mam w szafce, to sprawdzę listę gier, które pożyczyłam i ją ściągnę, Tomek. Dobra. Ja będę bardzo, bardzo czekał na to, bo mi się siódemka super podobała, no ale do dwójki mam więcej uczucia, bo po prostu dwójka była dla mnie tym, co dla ciebie była siódemka, czyli tą pierwszą grą, tym Gateway Drag. Że ja te wszystkie emocje właśnie takiego dużo bardziej przeżyłem jednak w dwójce. Ja się czuję w ogóle bardzo, bardzo dumny z tego, bo Dominik mi powiedział, jak pisaliśmy właśnie, że gdyby on zaczynał od siódemki, to pewnie by nie skończył siódemki, bo była za straszna, a ja zaczynałem od siódemki i totalnie skończyłem. Super dzielny jestem. Dostaniesz medal miłośników horroru i dołączyć się do naszego newslettera. Tak. No dobra, to tyle o Resident Evil i tyle w temacie spisków. Mamy jeszcze na końcu pytanie od użytkownika. Pytanie, które padło już na naszej grupie dyskusji, na naszej grupie facebookowej. Był ostatnio najazd na tą grupę, dziękujemy za ten najazd, bądźcie grzeczni, bierzcie ładnie udział w dyskusjach, nie wyzywajcie ludzi i tak, i będzie super. Jakbyście jeszcze nie dołączyli... Jak zwierzątka, to jest wątek tak. Zwierzątkowy, proszę wsadzać zdjęcie. Jakbyście jeszcze nie dołączyli do tej grupy, to poszukajcie na Facebooku grupy Nieczyste Zagrywki. Ponieważ tak się nazywa grupa niezatapialnych, żeby było zabawniej i trudniej. Nasz patronite.pl, łamany przez niezatapialni. I ten komentarz Rafała Borkowskiego jest taki. Czy są jakieś wydarzenia z historii popkultury, w których żałujecie, że nie mogliście wziąć udziału? Iga, go. Aborcja. To nie jest historia popkultury. Nie? Jakby rozumiem, przyjmuję, ale nie. Nie, jakby ja o tym długo myślałam i oczywiście, że jest 500, z których mi się wydaje, że byłoby super, tam jakaś przemiana kulturowa lat 60. w San Francisco albo coś takiego, ale z doświadczenia to jakby... No nie chciałabyś obejść na jakieś, wiesz, żyć w czasach premiery jakiejś książki czy gry, czy... Wiesz co, bardzo trudno jest mi to stwierdzić, bo z drugiej strony jakby im więcej wiesz o tym, jak się zachowuje kultura, zanim jakieś dzieło stało się sławne, to jakby to nie jest fan. Jakby to są te takie nastolatki, które sobie słuchają Beatlesów i sobie myślą, o, ale bym chciała żyć w czasach, kiedy wychodzili Beatlesi. Tam nie chciałabyś. Jakby to jest na takiej zasadzie. Jakby miałam... Moim zdaniem byłam na tyle jakby fortunate, jak jest fortunate? Szczęśliwe. Szczęście. Miałam szczęście dorastać w czasach, kiedy reczkował internet i kiedy był naprawdę bardzo zły internet, w sensie to, co się tam, jak działał, kiedy nie było Google albo coś takiego. I to mnie cały czas jakby karmi moją wyobraźnię w związku z tym i to w jaki sposób jakby postrzegam ten czas. I to było dla mnie na tyle duże wydarzenie, bo ja bardzo szybko, że tak powiem, do tego wskoczyłam i się tam zaczęłam uczyć i tworzyć strony i zastanawiać się, w jaki sposób niektórych stron wyszukiwać i jakieś takie pierwsze, nie wiem, komunikatory internetowe i ten taki boom w ogóle, który wtedy wychodził. I jakby to było dla mnie dostatecznie formujące moją osobę, że ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakbym mogła żyć na przykład bez internetu, a wszystko przed tym, czyli przed jakby moim urodzeniem, nie wydaje mi się w ogóle nawet w połowie tak fascynujące, jak to co się wtedy działo. I tam okej, na przykład zajebiście chciałabym żyć w czasach, kiedy wymyślano szachy i myślano o tym, w jaki sposób mogłoby to być, bo to jest jakieś tam, kurde, raczkowanie gier tak naprawdę, nie? Ale z drugiej strony, no jakby, nie wiem, no bardzo bym chciała zobaczyć na przykład takie wielkie katastrofy, społeczne, czyli na przykład czarną ospę. Wow. Super bym chciała zobaczyć, jak wyglądała zaraza, ale z drugiej strony umarłabym wtedy przy porodzie najprawdopodobniej. A ty przypadkiem nie obserwujesz właśnie, jak wygląda zabawa i nie przekonuje cię to, że to jest zero fanu? Jak wygląda zabawa? Zaraza. No nie wiem, no jakby takie rzeczy, no to tam ten. No na przykład bardzo bym chciała zobaczyć dwa największe gatunki gołębia, które po prostu ludzie centralnie zeżarli. Na przykład taka Dodo, który właśnie był jednym z największych gołębiowatych, albo tego tak zwanego wielkiego dzikiego gołębia. I tam super, bo podobno ich stada, kurde, były tak wielkie i tak mocno machały skrzydłami, że ziemia się trzęsła. No i tam super, ale czy bym to zobaczyła? Raczej nie. Pewnie siedziałabym, kurde, w Europie i wypasała świnie w tym czasie. No jakby, no... Dominik, czy twoja odpowiedź będzie bardziej racjonalna i... Moja nie była racjonalna. Bardzo długo, raczej, znaczy moja odpowiedź jest taka, że też chyba raczej nie.
Jak myślałem nad tym pytaniem, to jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi, to jest podobnie jak z ulubionymi filmami spiskowymi. To jest odpowiedź historyczna. Bardzo długo w swoim życiu myślałem, że chciałbym być na premierze Gwiezdnych Wojen, jak one wychodziły, ale jakby rzeczywistość dostarczyła mi tej emocji bardzo, bardzo wiele razy i jeszcze dużo razy więcej niż chciałem, albo niż tak naprawdę chciałem i jakby jak już nie chciałem, to jeszcze mi jej dostarczała, jakby jestem już end done. Jakby jestem ten temat uważam za totalnie, jakby jestem spełniony, jakby wydaje mi się, że już absolutnie nie potrzebuję Gwiezdnych Wojen w moim życiu i jakby pójścia do kina na Gwiezdne Wojny. Jakby to zostało ten... Jestem z tym okej. Więc tak poza tym to chyba nie. Właśnie. Chyba, że na przykład chyba mogę w przyszłość się rzucić. Bardzo chyba to jest trochę być jednym z pierwszych kolonizatorów jakiejś planety. Chyba jest trochę, no ale to nie jest popkultura, co ciągle jakby... Właśnie that's my point, że jeżeli nie przyszłość, no to bez sensu. Wiesz, że najprawdopodobniej się, że los pierwszych kolonizatorów planety będzie bardzo ciężki i również umrzesz dosyć tak, szybko. Tak, ale będę pamiętana. Albo właśnie that's my point, jak Elon Musk pierwszy raz mówił, jak miał tą całą konferencję na temat kolonizacji Marsa, tak? Kto się tam może znaleźć, jakich ludzi będą szukać i tam itp. itd. I sobie to wtedy o tym dużo czytam. To weź o tym pomyśl, Tomek. Ale tak ilu członków wyprawy Kolumba pamiętasz? Poza Kolumbem. Poczekaj chwileczkę, daj mi powiedzieć. Jeżeli pierwsze ileś tam osób, które tam pojedzie, jako nie ludzie, którzy będą biologami, ludźmi odpowiedzialnymi za terraformację i tam whatnot, nie? Czyli pierwsi tacy my, jakby, tak? Tacy ludzie, którzy tam mogą tam... To jakbyś nie był, nie wiem, złym poetą, raperem, złym malarzem, ty będziesz pierwszym malarzem Marsa, rozumiesz? O to mi chodzi. Że tak, to ale ja nie wiem, czemu... Ja nie wiem, czemu tak mocno uciekamy od tego pytania, które jest zupełnie co innego. Ja jakby dołożę do swojej odpowiedzi, bo wydaje mi się, że teraz jak Iga mówiła, to jakby dotarło do mnie, dlaczego raczej moja odpowiedź to nie. Bo ja raczej nie jestem wyznawcą i nigdy nie byłem i wręcz się sprzeciwiam takiemu patrzeniu na rzeczywistość, takiego że poczucia, kiedyś że kiedyś to było lepiej. Że kiedyś to były czasy, że była lepsza muzyka, lepsze jedzenie, lepsi ludzie i lepszy świat. Raczej w to nie wierzę, raczej nie tęsknię za dawnymi czasami, ani za swoją przeszłością, ani za czasami sprzed swojej przeszłości. Ja mam taką odpowiedź, bo Dominik mi kiedyś dobrze podsumował, że Tomek chciałby być boomerem, więc tak, Tomek chciałby być boomerem, ja bym chciał być na Woodstocku w 69 roku. Chciałbym przeżyć ten koncert, podobno najbardziej magiczny, najwspanialszy koncert w historii. A też podobno strasznie źle zorganizowane. Podobno tak, ale jakby... Wtedy jeszcze nie odczuto konsekwencji tego, że ten koncert był źle zorganizowany. Byś był w stanie też oglądać pierwszy lot na Księżyc w tym tak, razie. Tak, a ja w ogóle jeszcze z takiego punktu widzenia filmowego byłbym... Tylko szybko się wtrącę... A, dobra, nie, skończę. Teraz Tomek mówi. Z takiego punktu widzenia filmowego byłbym świadkiem tego nowego Hollywood, przed Gwiezdnymi Wojnami, bo to mnie najbardziej kręci. I to było rewelacyjne. Ja bardzo bym chciał obejrzeć te wszystkie filmy wtedy, kiedy one wychodziły. Tam Ojciec Chrzestny, Rozmowę, Coppoli, Easy Rider i tak dalej, co nie? Jakby... To był rewelacyjny okres dla historii kina, najlepszy chyba, przynajmniej tego kina amerykańskiego. Ale chyba też z drugiej strony poszedłbyś na premierę Ojca Chrzestnego, którego już widziałeś 500 razy. I byś wyszedł i o, zobaczycie, co się dzieje w drugiej części. Ja chciałem tylko a propos taką rzucić dygresję lekką, a propos tego, co Iga powiedziała, że ten koncert był słabo zorganizowany, to nie wiem, czy wiesz, Iga, ale na tajnym newsletterze ludzi chodzących na koncerty i festiwale jest zawsze taka przypominajka, że jakby jednym z obowiązków człowieka, który chodzi na koncerty i festiwale jest narzekanie na organizację i nagłośnienie po skończeniu koncertu, że jakby to jest prawo, tak należy robić, więc ja nigdy takich nie, ale tam centralnie było tak, że oni, to był w ogóle płatny festiwal, na który przyszło tylu ludzi, że po prostu zmierzyli płot i sobie tam weszli i przez to były gigantyczne problemy ze wszystkim. Tam nie było, wiesz, żarcia, okay. Wody. Muzycy zaczęli tam w ogóle w pewnym momencie zastanawiać się, czy w ogóle przyjechać, czy to nie będzie jakiś taki, wiesz, mob po prostu, który tam ich zadepcze and shit. Tylko ale wiesz no, co, wszystko wyszło okej, okay, nie? Jakby tylko... tak, właśnie wszystko wyszło okej, okay, a w przypadku Woodstocku jest jeszcze ten drugi Woodstock z 1999 roku, który miał powtórzyć formułę sprzed 30 lat i on z kolei poszedł bardzo nie okej. Tam było mnóstwo doniesień o gwałtach, przemocy, przerwano chyba ten koncert w pewnym momencie i tak dalej, więc jakby pomimo, że był źle zorganizowany, to oryginalny Woodstock to naprawdę było okej. Okay. Też jakby zwoływał ludzi, którzy chcieli seksu, pokoju i narkotyków, nie? Tak. No i dokładnie to pewnie sobie wzięli, wszyscy byli zadowoleni i no...
Chodzi po prostu o to, że był fatalnie źle zorganizowany, nie dlatego, że był źle zorganizowany, tylko po prostu za dużo ludzi stwierdziło, że to jest dobry pomysł, żeby tam pójść. No. To był ich największy problem. No dobra, to jest moja odpowiedź, wy już odpowiedzieliście, więc to wszystko, co mamy na dzisiaj przygotowane dla was i tak strasznie długo nam wyszło. Pamiętajcie o grupie, jak będziecie chcieli, pamiętajcie o Patronite, pamiętajcie o szczepionkach przede wszystkim, bo po to cały ten odcinek był, żeby was namówić do szczepionek, więc żeby nasza praca nie poszła na... Ja 9 maja idę. Ja 10 już drugą dawkę dostanę. No, jesteś, masz więcej mikrochipów. Tomek, a kiedy będziesz polecał pakiet Office? Dobra. Chciałem powiedzieć, że się nie zastarzają te dowcipy, ale już się zestarzały dawno. Jezu, strasznie się zestarzały. Ja słyszę od 3 dni, kiedy Tomek 2 został, nie, przepraszam, wczoraj w ogóle został zaszczepiony i już mam kurde dość, nie? I tam... Dobra, dość tego odcinka. Cześć. Granda. Cześć. Pa. Cześć, pa.